Jak już przed spotkaniem przekazałem kilka informacji organizacyjnych. Będziemy stali na straży i nie wpuszczali tutaj osób z kubkami kawy. Przypominam również o braku możliwości rejestracji dźwięku i obrazu. Wszystkie materiały z dzisiejszego wykładu przekażemy Państwu i udostępnimy. Również udostępnimy wszystkie, całą dokumentację fotograficzną, tą, którą wykona, wykona dla nas Pani fotograf. Drodzy Państwo. Trochę jestem gadułą, ja wiem o tym. Przed spotkaniem miałem bardzo prosty przekaz. Nie zabieraj czasu, bo mamy ograniczony czas dla pana Jerzego. Niemniej ja chciałbym bardzo podziękować jednej osobie, której wytrwałość i determinacja doprowadziła do tego, że to spotkanie się odbywa. Jest to pan Maciej Pożycki, również z inicjatywy Promujemy zdrowie. To on z państwem był w kontakcie, to on był w kontakcie z panią Haliną i z panem Jerzym. On zorganizował całe przedsięwzięcie. Także ja w swoim imieniu i zapewne wiele osób się do tych podziękowań przyłączy, chciałem na, podziękować bardzo panu Maciejowi za włożoną pracę w organizację tego przedsięwzięcia. Także za chwilę będziemy mieli spotkanie z drugim gadułą. Przed spotkaniem zapytałem pana Jerzego, panie Jerzy, czy potrzebuje pan, żebym kontrolował czas, czy pan sobie poradzi z tym. Powiedział, nie, nie, jestem tą osobą, której trzeba co jakiś czas wskazywać upływający czas, więc ja będę gdzieś tutaj nieopodal i będę wskazywał czas, w którym należy, należy kończyć. Natomiast po dzisiejszym wykładzie przez jakieś 40, 45 minut pan Jerzy będzie dostępny w, w mojej, z mojej lewej strony do, do państwa dyspozycji. Jeżeli będziecie państwo chcieli, to podpiszę książkę. Jeżeli będziecie chcieli państwo o coś zapytać, proszę próbować, ale nie wiem czy to będzie czas i miejsce. No zobaczymy, życie no, napisze na pewno jakiś ciekawy scenariusz. My będziemy się bardziej przyglądali, jak się to wszystko rozwija i na pewno będziemy się również uczyli, żeby kolejne spotkania były lepiej przygotowane. Zawsze, zawsze dążymy do doskonałości. Dlatego, dlatego ważne jest również dla nas to, żebyście Państwo po seminarium podzielili się swoją opinią na temat tego, co się wydarzyło, wydarzy, wydarzy dzisiaj. Także zachęcam do tego, żeby z nami być w kontakcie mailowym, telefonicznym. Są to dla nas bardzo ważne, ważne uwagi. A tak na sam koniec jesteście po prostu cudowni. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam Pana Jerzego Ziębę. Dzień dobry Państwu. Że tak powiem się może powtórzę, ale to teraz ja chciałem wszystkim podziękować przede wszystkim organizatorom, władzom portu za to, że możemy się dzisiaj spotkać. No po, pozwalam sobie podziękować Państwu również za, za obecność. Czasami się tak zastanawiam właśnie, od czego by tu zacząć, bo tematów jest co nie miara. E, ja tak popatrzę sobie tylko po was. Świetnie, że jest tak dużo młodych ludzi, bo wy macie problem. Przed sobą. Ja już tego problemu nie mam, dlatego że, co, co przed wami jest, jeszcze nie wiecie, a, a ja już to przeszedłem. I wiem o tym, że y, sprawy dotyczące zdrowia, one dotyczą co prawda każdego, ale dlatego w tym moim ostatnim mm, zawiadomieniu mm, szczególnie zwracałem uwagę na to, że chciałbym, żeby było dużo młodych ludzi. No i dużo młodych ludzi jest, także, także to jest fajnie. Jeśli chodzi o. Sprawy dotyczące zdrowia, to ktoś powiedział, że w Polsce były robione badania socjologiczne, które wskazały na to, że dla Polaków najważniejszą sprawą jest zdrowie. Ale to nie tylko dla Polaków. To zdrowie jest ważne, mi się wydaje, dla każdego. Niestety, żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, i czasami to zdrowie nam szwankuje, czasami szwankuje dlatego, że sami sobie szkodzimy. A czasami szwankuje dlatego, że nie wiemy, co zrobić, żeby sobie pomóc. Ja bardzo często przestrzegam przed tym, żeby, zresztą mówię to otwarcie na każdym z wykładów, że leczyć powinniśmy się pójść do lekarza, i tak to powinno być. Czasami jednak medycyna akademicka zawodzi. To nie dlatego, że lekarz jest zły. To nie dlatego, że to nie moje. To nie dlatego, że lekarz jest zły. Dlatego ja zawsze na tego typu spotkaniach przestrzegam i mówię, nie wolno uogólniać. Nie wolno, nie wolno mówić źle, uogólniając o lekarzach. Zawsze to powtarzam. Nie dlatego y, mówię to, żeby y, zdobyć jakieś punkty. Nie, nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że niestety ja zaraz Państwu pokażę to y, lekarze są po prostu w niedostateczny sposób kształceni. To nie są ludzie, którzy czyhają na nasze życie, <gry> a tak nie jest. Oczywiście, wśród lekarzy, tak samo jak wśród przedstawicieli innych zawodów zdarzają się ich hochsztaplerzy, zdarzają się i no i biznesmeni, zdarzają się ludzie, którzy po prostu olewają swój zawód, zdarzają się ludzie, którzy są betonem, ale tak samo jest w każdym innym zawodzie. Dlatego mówię, nie, nie wolno mówić, że to nasze konowały, tak, tak nie wolno mówić. Natomiast rzeczywiście w pewnych przypadkach należy krytykować. Należy krytykować. Ja to robię, ale nie robię tego po to, żeby krytykować dla samej krytyki. Dlatego jeśli są tutaj lekarze, no to trudno. Czasami was krytykuję całkiem otwarcie, ale czasami wychwalam podniebiosa, bo na to też ci lekarze zasługują. My mówimy często o podziemiu lekarskim, medycznym. I rzeczywiście to podziemie jest. Jego nie powinno być, ale to podziemie jest. I to jest właśnie tragedia dzisiejszych czasów, że wielokrotnie widzimy, że człowieka uratowano w podziemiu, że dziecko uratowano w podziemiu medycznym. Ja te przykłady mam, ja to widzę niemalże codziennie. Problem polega na tym, że dlaczego my to robimy w podziemiu? Dlaczego medycy, medycy, którzy mają ogromne serce, którym bardzo zależy na tym, żeby ratować człowieka, muszą z tym zejść do podziemia medycznego. W dzisiejszych czasach, teraz, w XXI wieku, kiedy jesteśmy o tyle mądrzejsi, my w tej chwili schodzimy do podziemia, to jest coś, przeciwko czemu ja walczę. To jest coś, co <laughs> mnie nakręca, ale chciałbym, żeby ta medycyna, którą uprawia się w tej chwili w podziemiu, ona wyszła na powierzchnię. Dlaczego? Dlatego, że wtedy możemy dużo większej ilości ludzi pomóc. Ja wiem w tej chwili, że są lekarze o niezwykłej odwadze. Dlaczego odwadze? Dlatego, że zarobienie czegoś, co oni robią w podziemiu, mogą im odebrać prawa wykonywania zawodu. Za co? Za to, że ratują czyjeś życie? No a tak się dzieje. Dlaczego izba lekarska ściga lekarzy i są bezwzględni, ściga lekarzy tylko dlatego, że zastosowali metody pozaakademickie. No i co z tego? Te metody, jeśli działa, to trzeba je stosować. Powiem Państwu tylko, że takie gwiazdki na tym firmamencie się pokazują. Dlatego, że są lekarze, którzy no już od kilku miesięcy ratują ludzkie życie stosując w tajemnicy te metody nawet w szpitalu. Tylko nikt o tym nie wie. A oni już ratują ludzkie życie. Tylko że dlaczego nie możemy o tym wyjść i mówić spokojnie, mówić odważnie, mówić otwarcie, że ratują ludzkie życie, bo oni się jeszcze boją wyjść i powiedzieć. A ja bym wolał sto razy, żeby o, tym, o tych sprawiach zdrowia mówił do Państwa tutaj lekarz, a nie ja. Ale najważniejsza rzecz jest dla mnie taka, że to zdrowie ludzkie jest ratowane w tej chwili, tylko że jest ratowane na małą skalę. Dam Państwu przykład. Stosunkowo niedawno dowiedziałem się, że jeden z lekarzy, nawet nie powiem jakiej rangi i o, jakiej specjalności, ale zadzwonił do mnie i powiedział, że przeczytał książkę, która no, zaszokowała go i tak, no, normalny komentarz, bo tak to, tak to rzeczywiście często jest. No i mówi: Wie pan, co? Zastosowałem wlew z tej witaminy C, tak jak tam było napisane. Pewnie nie zrobiłem to dobrze, ale przywieziono mi człowieka w stanie agonalnym. I ja jako lekarz. Wykorzystałem wszystkie możliwości, które dała mi moja wiedza, nabyta w sposób akademicki, i nie mogłem go uratować. I ten człowiek mi już odchodził. No i mówi, przeczytałem tą książkę i z duszą na ramieniu pomyślałem sobie, no to co mi szkodzi? I zrobił wlew z witaminy C. On myślał jeszcze, że podawał witaminę C. On nie podawał witaminy C. On podawał ascorbinian sodu. No ale zwał, jak zwał, podał, i po trzech godzinach ten mężczyzna, bo to był mężczyzna, otworzył oczy, on był nieprzytomny, on umierał. I mówi, nawiązałem z nim kontakt, mówi, to po prostu była magia, co się z tym mężczyzną działo. I mówi, to dlaczego mnie tego nie nauczono? To czego mnie uczono? Czego mnie uczono, kiedy ja wykorzystałem wszystkie możliwości, Jakie miałem w swoim, ja to nazywam, pudełku z narzędziami, zastosowałem wszystko, a ten człowiek mi umierał na moich oczach. No mówi, ja w akcie desperacji, nikomu nic nie mówiąc, no właśnie, pod ziemię, ale w szpitalu, nikomu nic nie mówiąc, zrobiłem to. Mówi z duszą na ramieniu i uratowałem życie człowieka i mówi, wie pan co, chyba pójdę się napiję. Ja mówię, panie doktorze, po to jest dopiero ten pierwszy kroczek pan zrobił. A on mówi, ale co za satysfakcję mi to daje? Bo mówi, ten mężczyzna by mi umarł. Umarłby, dlatego że postępowałem zgodnie z procedurami. I on by umarł. Mówi, mnie by się nic nie stało, ale ja, będąc przekonany, że wykonałem wszystko, co w mojej mocy, no musiałbym się z tą śmiercią pogodzić, chociaż zawsze mi jest trudno. A mówi, no, zrobiłem to, co było napisane, poszedłem na wariata i zaczęliśmy rozmawiać o tym. A on dalej rozmawiamy i on dalej e, będzie to stosował, ale mówię o tym celowo, żeby pokazać, że są ludzie fantastyczni, są lekarze, którzy naprawdę chcą życie ludzkie ratować i mogą to zrobić. Dlaczego się tego nie robi na dużą skalę, a powinno się? Bo przecież ludzie umierają w tej chwili, teraz. Tam gdzieś, w którym szpitalu w Polsce, już nie mówią na świecie, ktoś w tej chwili umiera. Jestem pewien, że w wielu przypadkach kogoś takiego można uratować teraz i nie pozwolić mu umrzeć, ale się tego nie robi. I to jest coś, przeciwko czemu ja występuję, to jest coś, co ja nagłaśniam, bo jeżeli my wiemy od ponad 60 lat, że jest sposób, jest metoda, nie jedna, nie jedna. W tym przypadku akurat mówimy o wlewach zaskorbinianu sodu, kiedy od 60 lat ratuje się życie ludzkie w stanie bardzo krytycznym, kiedy ta osoba już jest w stanie agonalnym, poprzez podanie witaminy C tak szybko, jak tylko strzykawka na to pozwoli, a jednocześnie nasze władze, ktokolwiek. Rezygnują z takiej terapii tylko dlatego, że nie mają tego w procedurach lekarzy w szpitalu, to coś jest zdecydowanie źle. To jest tragedia, dlatego że ta tragedia, my sobie tu siedzimy, a tam ludzie umierają. I tam dla każdej rodziny jest to tragedią, szczególnie jeśli umiera nam dziecko. A my wiemy, można mu pomóc. Tylko dlaczego tego nie ma w procedurach? Dlaczego się o tym nie, nie, głośno nie mówi? Ja tą książkę napisałem, <laughs> gdzie opisałem właśnie działanie witaminy C. Ech. Na temat działania witaminy C, na przykład, no, można byłoby napisać potężne księgi. Tylko po co? Po co? Wiadomo y, o tym, jaki jest skutek podawania witaminy C do żylnie. Ja nie mówię tu o podawaniu witaminy C do ust, bo to każdy z Państwa tutaj wie. Natomiast do żylnie, wtedy kiedy walczymy o ludzkie życie, kiedy decydują naprawdę, rzeczywiście, sekundy, dlaczego nie zastosować takiego prostego środka? I <laughs> Ja tu nie mam pretensji właśnie do lekarzy, którzy nawet o tym nie wiedzą, tylko mam pretensje do tych, którzy ich kształcą. Dlaczego nie kształci się lekarzy i nie mówi się na akademiach medycznych o tym, żeby zastosować tak prosty środek? Dlaczego inni to stosują, a formalnie tego stosować nie można? Dlatego ja bym bardzo chciał, żeby ta medycyna akademicka <laughs> zwróciła uwagę na to, że ratowanie życia ludzkiego to nie jest ratowanie interesów przemysłu farmaceutycznego. To, to jest ratowanie człowieka. To tym się trzeba zająć. Tutaj żeśmy rozmawiali właśnie przed chwilą, dlaczego, co, co się stało w Lublinie. No był, zorganizowaliśmy wykład właśnie i, i seminarium tam, dokładnie takie samo, jak będzie tutaj. Ale w Lublinie organizatorzy, to nie byłem ja, tylko organizatorzy, którzy zorganizowali spotkanie, Najpierw była mała sala, potem wynajmowali większą, potem większą, potem większą. No i zakończyło się tym, że powiedziano mi, że no, znaleźliśmy dużą salę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. No i posypały się e-maile, że no pewno teraz od nich dostaniesz doktorat honoris causa z Lublina. No ja też jakoś tak, muszę powiedzieć, byłem no bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że, że władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dają mi aulę całą, wielką, ogromną, żebym mówił to, co mówię. Ale po na drugi dzień w nocy, zawiadomiono mnie w nocy, że władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odmówiły tej sali, dlatego że zorientowano się, że organizatorem jest tam ktoś, ale mówił będzie ktoś inny. No kto? Ja. No więc odmówiono nam tego, za co ja im bardzo podziękowałem przy najbliższej okazji, bo zrobili nam fajną reklamę. Ale dlaczego tak jest? Przecież ja cały czas mówię i namawiam do tego, że medycyna naturalna, którą ja reprezentuję yy, i medycyna akademicka powinny ze sobą współpracować. Przecież ja tylko piętnuję to, co jest złe, piętnuję to, co jest niewłaściwe, ale ja w żadnym przypadku, nigdy, nigdy nie mówię niczego złego na temat osiągnięć medycyny akademickiej, tych właściwych osiągnięć, bo medycyna akademicka osiągnięcia swoje ma potężne. Potężne, dlatego że jeśli popatrzymy na przykład na chirurgię, czy popatrzymy na ortopedię, medycynę ratunkową, yy, rehabilitację, yy, diagnostykę, to te, te osiągnięcia są potężne naprawdę, to jest nie, nie, nie w kiej dmuchał. To są osiągnięcia ogromne w wielu przypadkach ta, ratujące ludzkie życie. No ale jak się popatrzy na tą ciemną stronę medycyny też, to życie ludzkie jest również niszczone i tu występuje przeciwko temu. Natomiast jeśli chodzi o medycynę, to błędem jest według mnie, to jest moje osobiste zdanie, błędem jest traktowanie medycyny jako coś skończonego, coś co lekarz się nauczył na studiach i że to jest jedyna prawda objawiona, to to jest źle. Takie podejście jest absolutnie złe, dlatego że medycyna jest przestrzenią przeogromną gdzie rzeczy się dzieją, dzieją się rzeczy, które są niezwykle pozytywne dla chorego człowieka. A nie ma, niektóre techniki czy niektóre metody stosowane poza akademicko są dużo bardziej skuteczne niż metody stosowane przez medycynę akademicką. I teraz wyobraźcie sobie, że dochodzi do tego, że łączymy te metody ze sobą. O co mi chodzi? Właśnie żeby połączyć wysiłki medycyny akademickiej z tym co robi medycyna naturalna ta właśnie no tak powiem po mojej stronie i żeby to połączyć to wtedy mamy potężną broń. Problem polega na tym broń przeciw chorobom, broń przeciw tragediom ludzkim. Problem polega na tym, że przedstawiciele medycyny naturalnej chcą rozmawiać koniecznie z medycyną akademicką, tak to prosto mówiąc. Problem polega na tym, że medycyna akademicka nie chce rozmawiać. I to jest ogromny problem, bo gdybyśmy połączyli siły, to uleczylibyśmy dużo więcej osób i, i, i dużo więcej osób by nie zginęło. I to jest główna właściwie taka przesłanka tego wszystkiego, co ja robię, tego wszystkiego, co ja mówię. To, co napisałem w książce, to jest właśnie to. Popatrzcie, że są jeszcze inne metody. Popatrzcie, że można człowieka bardzo łatwo z niektórych chorób wyleczyć, gdzie medycyna akademicka absolutnie nie daje sobie rady. Dlatego właśnie medycyna akademicka jest świetna, jest doskonała, jest fantastyczna, szczególnie w przypadkach ostrych. O, właśnie widzicie Państwo, przywieźli kogoś do, do szpitala. Po, po, po wypadku. Przecież to, co chirurdzy w tej chwili potrafią, to są cuda. Naprawdę posklejać, po, połatać tego człowieka, uruchomić go, a potem przez ileś miesięcy go fantastycznie rehabilitować, i ten człowiek odzyskuje zdrowie. To są osiągnięcia po prostu fantastycznej medycyny. Ale dlaczego nie potrafimy leczyć Hashimoto? Dlaczego? A przecież to się leczy. Dlaczego nie potrafimy leczyć chorób tarczycy innych? Dlaczego? A przecież to się leczy. Tylko, że lecząc to w sposób taki, jak proponuje medycyna akademicka, nie damy rady tego uleczyć i go nie uleczymy chorego. Tak jak Państwo, niektórzy z Was wiedzą, ja, ja mówiłem ze względu na to, że, że stałem się jakąś tam. I, i, I jednocześnie tubą, a jednocześnie jakimś takim zbieraczem mimowolnym zdań i informacji na temat leczenia, bo tych e-maili dostaje tysiące, 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 to po przeanalizowaniu treści tych e-maili obraz, jaki się kształtuje, jest taki. I nie wiem, czy ktoś jeszcze w Polsce miał taką możliwość spojrzenia na to w ten sposób, żeby tysiące ludzi zgłaszało i opisywało swoje przypadki. No bo kto? Nie wiem. No tak się trafiło, że mnie. No dobra, to wiecie jak ten obraz wygląda? Wygląda to w ten sposób. Najwięcej e-maili, najwięcej jest odnośnie choroby nowotworowej, najwięcej. Mam raka, mam raka takiego, mam raka takiego, a to moja mama, a to mój tata, a to ja mam i tak i tak To nowotwory to lecą co chwila, cały czas. Druga sprawa, która bardzo tak jest widoczna z tych tysięcy, tysięcy informacji, to są choroby tarczycy. To jest, ja, to jest jakaś epidemia, to jest plaga. Do tego jeszcze wrócę. Trzecia sprawa, to są bardzo często, to są właśnie reumatoidalne zapalenie stawów, które jest stosunkowo łatwo wyleczalne. To są sprawy dotyczące osteoporozy, to są sprawy dotyczące innych chorób przewlekłych, najczęściej sprawa stwardnienia rozsianego które dotyka ludzi młodych w starszym wieku? Nie. Ale tych w tak zwanym kwiecie wieku, bo to, bo to są jeszcze siusiu majtki trzydziestoletnie. W kwiecie wieku to ja nawet jeszcze nie jestem. To się dopiero zaczyna. Tak? I to, to, to są dzieci jeszcze według mnie. Dlatego, że mamy żyć 140 lat. A więc jak ktoś ma 30 lat, to jest siusiu majtek. I dostaje stwardnienia rozsianego. Natomiast jest jeszcze ogromna grupa e-maili, ogromna, najbardziej przerażająca. To jest wiecie co? To jest to, że ludzie piszą: jestem chory i mam to i to i to i tamto i siamto i owam, jestem strasznie chory. I nikt nie potrafi mnie zdiagnozować. Tego jest cała masa. Gdzie jest problem? No, problem jest w tym, że nasi lekarze są tak kształceni, że oni muszą coś zdiagnozować. Bo oni leczą chorobę. Oni nie leczą człowieka. Oni leczą daną chorobę. Jak to się mówi, jednostkę chorobową. Straszne stwierdzenie. Leczy się jednostkę chorobową. Kto to widział? Trzeba człowieka leczyć. Gdzie jest problem? No, problem jest taki, że lekarz jest. Tak kształcony, że on jest wyposażany rzeczywiście w taką wiedzę, że on musi umieć zdiagnozować po co. Po to, żeby na szufladce mieć napis, że to jest taka i taka choroba. Po co? Bo on tą szufladkę musi otworzyć i sięgnąć do odpowiedniego leku na tą chorobę. Ale jak już nie potrafi zdiagnozować konkretnie, to już jest bezradny. I koniec. I wali głową w mur. I już nie wiadomo co robić. Tego jest najwięcej. Właśnie takich przypadków, gdzie medycyna akademicka nie radzi sobie z czymś, czego nie potrafi w sposób konkretny zdiagnozować, bo jak już zdiagnozuje, to my, aha, to jest to, poms. Czasami, jeśli je zdiagnozuje i zaczyna leczyć, narobi jeszcze większej szkody, bo przecież wiecie Państwo, że z nowotworami tak jest, tak? Wielokrotnie osoba umiera nie z powodu nowotworu, tylko z powodu leczenia nowotworu. To dlaczego to kontynuujemy w sposób ślepy? Dlaczego polegamy na metodach, które kompletnie się nie sprawdziły? Mało tego, to nie tylko polegamy, tworzymy strategie rządowe chore. I my będziemy przez to też chorzy chyba że weźmiemy to we własne ręce Mówię tutaj o tym co być może wielu z państwa wie na stronie internetowej mojej to znaczy ukryteterapie.pl to jest strona internetowa książki czyli tytuł książki pisany ciągiem.pl Jest tam zakładka nowotwory Ja naprawdę zachęcam żebyście państwo sobie tam weszli O co chodzi to jest straszna rzecz, która się dzieje w tej chwili i ona będzie nas dziesiątkować. Będziemy mieli tragedię w każdej rodzinie. No chodzi właśnie o to, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła jeden ze swoich raportów, w którym napisano, że w ciągu następnych 20 lat mamy oczekiwać nowotworowego tsunami. Co to oznacza? Oznacza, że w stosunku do tego, co w tej chwili mamy wzrost. Liczby zachorowań na nowotwory będzie około 60% w każdej rodzinie nowotwor. To nie jest 6%, to jest 60%. Taki, taki będzie wzrost zachorowań na chorobę nowotworową. No i co w związku z tym, ja do tego zaraz dojdę, ale co w związku z tym, co, czy my mamy prawo żądać ochrony? No oczywiście, że tak. Dlatego, że w tej chwili choroba nowotworowa, to, to nie my tutaj. To są jeszcze nasze dzieci i dzieci naszych dzieci to ich będzie dosięgać. To co się planuje zrobić? No, planuje się zrobić coś, żeby temu zapobiec. Czyżby, to teraz właśnie zachęcam, sięgnijcie tam tą zakładkę pod, pod tytułem Nowotwory. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. To jest problem numer jeden na całym świecie. My mówimy o ochronie zdrowia, ale wiemy, że ta choroba nowotworowa dotyka nas strasznie i w takich ilościach, że my już w tej chwili nie chcemy mieć więcej. Już teraz, a nam się mówi, będzie jeszcze 60% więcej. No więc, być może powtarzam niektóre rzeczy, ale wiecie Państwo o tym, że nasz rząd poprosił firmę z jakiegoś powodu amerykańską, żeby ta firma stworzyła strategię walki z rakiem w Polsce na następne tam prawie 10 lat. Zamysł fantastyczny, super, bo my, jeśli chodzi o chorobę nowotworową, to nie tylko powinniśmy działać oddolnie, ale to powinny być również wysiłki odgórne. I taka strategia została stworzona. Ta strategia. Po jej stworzeniu została opublikowana i poddana tak zwanej debacie społecznej. To było w maju w tamtym roku, jakoś tak. Ja tą strategię przeczytałem od, końca, od początku do samego końca. No i we mnie zawrzało, bo, bo widziałem, że to będzie tragedia nadchodząca dla nas. Tragedia, którą akceptuje nasz rząd. Ja myślę, że to nie jest wina akurat tego rządu, bo ja sądzę, że którykolwiek rząd by nie był u władzy bez względu na maść i kolor skóry <grych> i tak dalej. To tak by było z jednego konkretnego powodu. Ale ta strategia, którą ja przeczytałem, niczego nowego nie wprowadzała. Mało tego, najgorsza rzecz, bo tam jest dużo złych rzeczy. Ale jedna z najgorszych rzeczy to była taka, ja tak uważam, że twórcy tej strategii, a kto twórcami był, zaraz o tym powiem, twórcy tej strategii y, zrobili ogromny błąd. Dlaczego? Zacznę od troszeczkę innej strony. W Stanach Zjednoczonych w 1974 roku, kiedy no z tą wojną w Wietnamie nie za bardzo wyszło, i Nixon zdecydował no, coś mieć innego na, na, na zdobycie troszeczkę zaufania i głosów. Wydano wojnę nowotworom. Ta wojna się źle skończyła, dlatego że po prawie 40 latach okazało się, że ta wojna z nowotworami została przegrana. I źródła amerykańskie to potwierdzają. Amerykanie sami mówią: przegraliśmy wojnę z nowotworami. Nie daliśmy rady. Im dalej w czas, tym więcej nowotworów. E, niczego się nie poprawiło. Nic. Tych nowotworów jest coraz więcej, a jak mówiłem na początku, będzie ich jeszcze więcej. Co stosowano, żeby tą wojnę nowotworowi wytoczyć, co samo w sobie jest totalną głupotą i błędem. Ja o tym też zaraz powiem. Co zastosowano? No, Zastosowano chemioterapię, zastosowano radioterapię i zastosowano oczywiście zabiegi, zabiegi chirurgiczne. Amerykańskie źródła w tej chwili oficjalne mówią, przegraliśmy wojnę z nowotworem. Nasza strategia, która niestety została już przyjęta przez nasz rząd, ta strategia mówi o tym samym. Mało tego, to twórcy tej strategii Napisali list otwarty do prezydenta Polski, do ministra zdrowia i do premiera. List otwarty, który ja opublikowałem na tej stronie, który mówi tak: Pracujemy nad opracowaniem strategii nowotworowej dla Polaków. Będzie ona oparta na tym w cudzysłowie, tam jest troszeczkę to inaczej ujęte, ale będzie ona oparta na tym, co zrobiono w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że tam odniesiono spektakularny sukces. No i co? No i krew się burzy. Czyli w ten sposób będzie tworzona ta strategia, tak? No więc po przeczytaniu tej strategii, która była poddana właśnie konsultacjom społecznym, e, zawrzało tu i napisałem e, komentarz. Komentarz do tej strategii. Ten komentarz można też na tej stronie znaleźć. Ja bardzo zachęcam również do przeczytania tego komentarza. Dlaczego? Dlatego, że strategia ma około 160 stron, czytanie tej strategii jak ktoś chce oczywiście może sobie czytać, natomiast jeśli ktoś przeczyta tam 30 stron tego, co ja napisałem z pomocą jednego z moich kolegów farmaceutów, którzy w tych sprawach farmaceutycznych odnoszących się do tej strategii mi pomógł, to wystarczy przeczytać 30 stron i zaleceń, które tam podałem, żeby zrozumieć, że ta strategia formalnie przygotowana przez tą grupę to jest lipa. Ja nazywam to jest bubel, merytoryczny bubel. I te komentarze opublikowane zostały. Wysłałem informację o tym. Słuchajcie, wszystkie media, gdzie tylko mogłem telewizja, radio, wszystkie partie polityczne, opozycja, nie opozycja każdy dostał. Każdy członek ym, y, jak to się nazywa? W parlamencie mamy Komitet Zdrowia y, Komisja Zdrowia tak. Każdy członek Komisji Zdrowia w parlamencie dostał ode mnie informację o tym. Wszystkie partie dostały informację. Nikt nie odpisał, nie dostałem ani jednego głosu odpisującego. Mmm, kurczę, to tak to jest? Nikt. Zero odpowiedzi. Zero odpowiedzi z radia, zero odpowiedzi z telewizji. Nikt na to nie chciał odpowiedzieć. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Ale ja informowałem o tym, że czeka nas tragedia przygotowywana, nie przy, tyle przygotowywana przez nasz rząd, co czeka nas tragedia z tego powodu, że nasz rząd za chwilę zaakceptuje bubel merytoryczny. I napisałem to, i jeden z naszych kolegów właśnie wprowadził to na portal internetowy hmm, Citizen Go i mówimy: Zbieramy podpisy żeby zwrócić naszemu rządowi uwagę, że jeśli tak chce na podstawie tej strategii chronić nas, nasze dzieci, nasze wnuki, to mu nie wyjdzie. I to, co Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że będzie tyle nowotworów, to tyle będzie. I daliśmy to na internet, podpisy, podpisali to lekarze, profesorowi medycyny też. Zebraliśmy trzy tysiące podpisów. 3000. I to jest tragedia. Dlatego, że ja to rozesłałem, siedziałem kiedyś całą noc i zbierałem e-maile nawet indywidualnych ludzi, skądkolwiek, rektorów Akademii Medycznych, wszystko to wysyłałem. Niektórzy zareagowali, z tego co ja wiem. Niektórzy nie mówią o rektorach Akademii Medycznych, bo ci są szczególnie, ale gdzieś tam na, na świeczniku. Ale zebraliśmy 3000 podpisów, 3000 podpisów, kiedy ja wspomniałem to w książce. Jedna z kobiet w Afryce była uwięziona gdzieś, tam trzeba ją było uwolnić. W Polsce zebraliśmy 300 tysięcy podpisów, żeby uwolnić tą afrykankę. Co jest niezwykle chwalebne, że my Polacy tak walczyliśmy o wolność kobiety w Afryce. Ja przewrotnie, żartobliwie, ale trochę z przekąsem i złością, może w pewnym sensie, napisałem, że jak była do podpisania petycja, żeby tą strategię zweryfikować, podpisało to 3000 Polaków i nikt z Afryki się nie podpisał. Oczywiście jest to żart, ale ja mówię o tym celowo, dlatego, że my mówimy tutaj o sprawach zdrowia. Zaraz wejdziemy w inne tematy też, ale. Trzy tysiące ludzi się podpisało. Okej, okay, ktoś może pomyśleć, no to fajnie, 3000. tysiące, nie jest to trzy osoby. To były naprawdę niektóre prominentne osoby. Ich lista tam jeszcze na tym Citizen Go wisi, jak wejdziecie sobie tam, w tą zakładkę, to zobaczycie. Można nadal się dopisywać oczywiście. No i wysłaliśmy to do, do no właśnie tych, którzy tą strategię, strategię opracowali. Wysłaliśmy to. Wysłaliśmy to elektronicznie, wysłaliśmy to, że tak powiem, w papierowej wersji, no i czekamy na odpowiedź. Oczywiście, no, raczej na odpowiedź nie liczyliśmy, no i odpowiedzi nie dostaliśmy. Ale chyba to było 7 lipca w tamtym roku, firma ta, czy też twórcy tej strategii, robili prezentację tej strategii, jaką, no, mieli przedstawić rządowi. No i jeden z naszych kolegów tam był. Przewodniczącym tej grupy, która tą strategię e, tworzyła, był stąd tu wasz pan profesor Jasem. Onkolog, który kiedy zapytał się ten pan, a czy macie zamiar odpowiedzieć na mm, komentarz do tej strategii, który podpisało tyle tysięcy ludzi z prominentnymi y, e, ludźmi z, ze świata nauki ogólnie rzecz biorąc, to pan profesor to wyśmiał. Po prostu wyśmiał. Opisałem to w książce w ostatnim rozdziale. Dlatego popatrzcie na to, jak to wyglądało. Pan profesor Jasem ma jedną ogromną zaletę i osiągnięcie i za to trzeba czapkę z głów, Dlatego, że to właśnie on był odpowiedzialny za to, że wprowadzano zakaz palenia w miejscach publicznych. I za to mu chwała. O, widzicie, trzeba pana profesora za to pochwalić. Natomiast tutaj, w tym przypadku, wyśmiał to. Wyśmiał, a co, tatamiacy i znachorzy się podpisali? Puch. Wrzucił profesorów medycyny do worka ze znachorami. No to trochę tak, to było niefajnie. Ja mówię o tym publicznie. Cały czas, że tak to się stało, a przecież tu chodzi o nasze zdrowie, o strategię ochrony przed nowotworami. A przecież w tej strategii ja mówiłem, żeby zrobić eksperyment tani w jednym województwie: wzrost nowotworów, zachorowań na nowotwory w województwie opolskim to jest prawie 22% rocznie. To jest katastrofa. Dlaczego nie wprowadzić tych zaleceń, które były napisane tam tylko w jednym województwie. Tylko tam to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ograniczmy koszty tego eksperymentu. Ale problem jest taki, co by było, jakby się to sprawdziło? Co by było? Dlatego pan profesor jasem postąpił jak postąpił, bo on musiał tak. Tak mi się wydaje postąpić. Czy musiał? Yy, zgodnie to z jego sumieniem, ja uważam, że nie. No, ale ja zadałem następne pytanie, żeby zrobić tak, jak to się robi na całym świecie. Jeżeli są robione tego typu rzeczy, jeżeli są tego typu sprawy prezentowane i jakieś strategie opracowywane, to trzeba. Przejrzystości w tym, kto to przygotowuje. I ja zapytałem, tam było około 200 specjalistów, podobno około 200 osób brało udział w tworzeniu tej strategii. Ja tylko zapytałem o jedno: żeby każda z tych osób powiedziała otwarcie, w sposób przejrzysty, jakie jest jej powiązanie z przemysłem farmaceutycznym. Ja tylko to chciałem wiedzieć. Chyba każda. Chyba każda. Przecież w tej chwili prawie każdy szpital, każdy instytut, każdy, yy, każda tego typu instytucja jest w jakiś tam sposób bezpośredni lub pośredni finansowana przez przemysł farmaceutyczny. Sprawdźcie to. Ja kiedyś podszedłem, na samym początku podszedłem do tego bardzo entuzjastycznie i mówię, jest ileś tam organizacji społecznych, w Polsce, których zadaniem jest to, taki jest ich cel, żeby krzewić wiedzę o zapobieganiu Amazonki, o zapobieganiu chorobie nowotworowej. Jest cała Unia Pacjentów Nowotworowych. Twierdzą, że mają 450 tysięcy członków. To ja wtedy mocno nakręcony tą ideą, myślę sobie, to ja napiszę te komentarze, wyślę do nich, niech oni to też dołączą się do tego. No, ale jak. Ja zacząłem patrzeć na ich strony internetowe i zauważać, że właśnie tego typu organizacje są wspomagane przez firmy farmaceutyczne, to do kogo ja mam pisać? I przestałem, to, przestałem się tam z nimi kontaktować w ogóle. Dlatego, że myślę sobie, skąd oni mają pieniądze na taką działalność? Tam są prezesi, widzę prezesi, cuda, pisma, bardzo ładnie robione zresztą, no ale potem patrzę, no kto jest ich sponsorem? No firmy farmaceutyczne. A ja mówię o zastosowaniu środków naturalnych, bez, yy, niechemicznych do ochrony przed, yy, przed nowotworami. No, nie mogło to wyjść. Ale właśnie między innymi te organizacje podpisały ten list otwarty do, do prezydenta, premiera i do ministra zdrowia. Że tak będziemy walczyć. Taką propozycję przygotowujemy. No i co? No i stało się. I teraz nasz rząd to zaakceptował. Wiem już w tej chwili, że są dziennikarze śledczy, którzy się tym tematem zajmują teraz, drążą ten temat, bo mówią, nie odpuścimy tego dziadostwa. Coś z tym trzeba zrobić. I są dziennikarze śledczy, którzy już w tym zgłębiają sprawę. Dlatego, że na przykład w jednym jak... Ktoś się zaweźmie i przynajmniej te komentarze przeczyta, to ja napisałem. Skoro badania epidemiologów amerykańskich wskazują na to, że witamina D ma kluczową rolę w zapobieganiu chorobie nowotworowej, i opublikowali te badania, które stwierdzają, że gdyby u wszystkich ludzi poziom witaminy D. Był na poziomie właściwym, a jaki to zaraz o tym jeszcze powiem, bo to jest co najmniej 50 nanogramów na mililit, wtedy zachorowalność na nowotwory na całym świecie spadłaby o 50-70%. do 70%. No i co? Dlaczego tego nie wzięto pod uwagę, tworząc strategię nowotworową, która ma nas i nasze dzieci chronić? W ogóle nie wzięto tego pod uwagę. Dlaczego? No, dla, wiadomo dlaczego. W strategii tej oparto wszystko, wszystko na chemioterapii, radioterapii i zabiegach chirurgicznych. Nie uczymy się od innych, którym to kompletnie nie wyszło. To my teraz sobie taką tragedię przygotowujemy? No tak, tak sobie to robimy. Mało tego, to jeszcze zalecano stosowanie szczepionek. Ja już nie chcę mówić, bo to jest temat gigantyczny i niezwykle kontrowersyjny, chociaż on wcale nie jest kontrowersyjny dla mnie, ale bardzo kontrowersyjny stosowanie szczepionek. Ja w komentarzach napisałem, Cytu, cytowałem słowa z tej strategii, słowa tragiczne, które, mówi, które mówią tak, I ujmuję to bardzo ogólnie, tam szczegóły są napisane. Właściwie to nie wiemy jeszcze, jak to będzie działać. Właściwie to nie wiemy, jak mamy to jeszcze monitorować, ale podajmy to naszym dzieciom, zobaczmy co będzie. To jest tylko taki y, w pigułce, y, co tam było napisane w tej strategii. Ja nie jestem, idea sama, idea szczepionki nie jest taka zła. Sam koncept szczepionki nie jest taki zły. Natomiast wykonanie tego jest katastrofalne. Jeżeli wychodzi pani dyrektor z firmy, która produkuje szczepionkę, i ona wychodzi publicznie i mówi: Wiemy, co tam jest, wiemy, że mamy rtęć w niej, wiemy, że mamy to, ale nie wiemy jeszcze dużo, co jest tam. Nie wiemy, czy są komórki nowotworowe, nie wiemy, czy są inne wirusy, nie mamy pojęcia. Nie wiemy. I mówi to ktoś, kto tą szczepionkę stworzył. A my się teraz jeszcze zastanawiamy nad tym, czy to dobrze, czy to niedobrze. Gdybym ja przyszedł do kogoś i powiedział tak: Mam takie lekarstwo w postaci zastrzyku. Jak ja ci go podam, to wyzdrowiejesz albo może nie zachorujesz na jakąś chorobę. Ale tak, ja tego nigdzie tak prawdę mówiąc nie badałem nie zrobiłem żadnych badań. No. To jeśli my teraz mamy jakikolwiek lek, jakikolwiek lek, który ma być wprowadzony do obrotu, to firma farmaceutyczna, która go produkuje, ta firma musi wykonać potężne ilości badań trwające latami całymi, żeby pokazać, że jest to skuteczne bardziej znacznie skuteczny niż placebo i musi pokazać bezpieczeństwo tego środka. Dopiero wtedy amerykańskie FDA daje na to zielone światło, tak? Idźcie i możecie to sprzedawać. Ja już pomijam, że fakt, że za jakiś czas dokładnie ten lek przetestowany na, przez lata za chwilę jest wycofywany, no bo ludzie umierają. To jakie były testy, ale ja już pomijam ten fakt, bo to jest zupełnie inny, inny temat. Natomiast tak, znowu idea powstania takiej organizacji jak FDA jest dobra, bo jeśli mamy wprowadzić do obrotu jakiś lek, to powinna być jakaś organizacja rządowa, nie jest to organizacja rządowa polska, ale my, Polacy, na podstawie różnych umów akceptujemy to, co to zbadano w FDA w Ameryce. Przecież nasze wszystkie leki są amerykańskie w większości. Czy mają swój glejt, powiedzmy, FDA. To teraz taka organizacja ma, oczywiście powinna być. I jej znowu zasady funkcjonowania, czy idea, dlaczego ta organizacja powstała, jest bardzo dobra. Tylko że w tej chwili korupcja jest tak potężna, że już nie wiadomo, komu wierzyć, a już się okazuje, że FDA też nie można wierzyć bo te wszystkie leki, które dopuszczają, nagle wycofują. To, o co tutaj chodzi? I jeśli teraz taki lek jest zbadany klinicznie przez wiele, wiele lat, obserwuje się, co się potem z tymi ludźmi dzieje i jest dopuszczony, no to każdy lek przez taką procedurę przeszedł. Natomiast ten lek, o którym ja mówię, że komuś bym proponował i powiedział, wiesz co, wstrzyknij sobie to albo swojemu dziecku, i może nie zachoruję Ci wtedy na tą chorobę, ale tak, wiesz, nie wiem, co w nim jest. Nie wiem tak naprawdę, czy są jakieś tam inne związki chorobotwórcze. Żadnych badań klinicznych nie robiłem, ale se wstrzyknij. To by się popukano w głowę. To by mi ten ktoś powiedział, że jestem sam chory i mam źle pod sufitem. A to jest szczepionka. Szczepionka nie jest lekiem. Szczepionka, nie będąc lekiem, nie podlega pod tego typu procedury testowe. Nikt nie testuje szczepionek w ten sposób, jak się testuje każdy jeden lek. Idzie się na wariata. Częścią strategii nowotworowej było to, żeby szczepić małe dziewczynki gardasilem czy czymkolwiek innym, żeby zapobiegać 11-12-letniej dziewczynce trzeba podać szczepionkę. I pisze, a potem zobaczymy, co będzie. Ale zobaczymy, co będzie, jak ona będzie miała 30 lat. Bo to wtedy rak, macicy się, rak um, szyjki macicy się ujawnia. A czy my wiemy, czy to będzie wtedy skuteczne? Nie mamy pojęcia. A czy my wiemy, co jej w tej chwili podajemy? Nie mamy pojęcia. I to jest coś, przeciwko czemu ja występuję. Bo tak jak powiedziałem, sam koncept może nie być zły, z tym, że. Z kolei, jeśli chodzi o raka no, właśnie Macicy, no jest wirus. Tych wirusów jest 100. Ale tylko chyba 15 ma cokolwiek do czynienia z nowotworem. A, tylko, a szczepionka z tego, co wiem, działa tylko na, na dwa. A, a co zresztą? No i takie działania robimy. A to jest część strategii. No i co? Jak tu się ma krew nie zagotować? Najgorsza jest rzecz taka, że no, nasz rząd taką strategię przyjął i idziemy z tym dalej. I tak będziemy chronić Polaków przed nowotworami. I dlatego właśnie, między innymi, opisywałem w książce działanie witaminy D. Ale znowu, problem jest taki, że przeciętny lekarz, znaczy każdy lekarz, który skończył Akademię Medyczną, ma bardzo małą wiedzę na temat witaminy D. Ja rozmawiam z lekarzami. Studenci, jak mi przychodzą na wykłady, a tacy są, czasami boją się, więc się spotykamy po restauracjach, w podziemiu. Ale studenci się pytają, to dlaczego się nas tego nie uczy? Lekarze mówią, to dlaczego się nas tego nie uczy? Ja wspomniałem właśnie w rozmowie, dzwoni do mnie. Pani doktor przedstawia się, jestem lekarzem medycyny, Kupiłam tą Pana książkę i jestem wściekła. Myślę, że to zaraz będzie. Ha, ona mówi, bo przeczytałam tą książkę, zacząłem stosować u moich pacjentów, co tam jest napisane i mówi, magia, leczą się i dzieci, ludzie dorośli i mówi, jestem wściekła, dlaczego mnie, dlaczego mnie tego nie nauczono na Akademii Medycznej, którą skończyłam 25 lat temu. Widzicie? A więc nie można, wracam do tego, nie można winić lekarzy za to, że nie wiedzą. Należy ich winić za to, że nie chcą się dowiedzieć. To tak. A tacy też są. I tu mam coś, co krytykuję bardzo mocno. Jest masa takich przypadków, bo jeżeli my wiemy o tym, że komórka z komórką one się stykają. I komunikacja pomiędzykomórkowa jest niezwykle aktywna. To jest. jest ja tam na, na seminarium będziemy głębiej ten temat powiedzmy drążyć, bo jest ku temu powód, ale one rozmawiają ze sobą te komórki, ta komunikacja leci niesamowicie szybko. To są impulsy elektryczne i, i chemiczne, nieważne, ale jest. Natomiast kiedy te komóreczki zaczynają między sobą jak gdyby odchodzić od siebie i nie przylegają tak bardzo mocno, jak to normalnie powinno być, to wtedy ta komunikacja zostaje zaburzona. I to ma swoje znaczenie, dlatego, że to jest pierwszy krok z wstępnych tam 9 czy 10 kroków, gdzie na końcu tego łańcucha tworzy się komórka nowotworowa. A wiadomo, bo już dowiedziono tego, że. Przyczyną rozejścia się tych, ja mówię, to są nano, nanometry. To komórka od komórki nie idzie na milimetr. To są nanometry, ale już ta komunikacja jest zaburzona, to jest to spowodowane między innymi niedoborem witaminy D. No i co? Warto to studentom mówić? No, warto. Mówi się? Nie. W rozdziale o witaminie D opisałem wiele różnych innych rzeczy, które, które wskazują na to, że witamina D. Ktoś się nieraz mnie pyta: A na co jest witamina D? A ja mówię no wszystko. <laughs> <laughs> Dlatego, że my mamy w głowie zakodowane, że jak jest coś nas boli, to jest lek ten, a jak tu nas boli, to jest, jest lek tamten. A jak powiemy, jest lek, który działa na wszystko, to każdy się wyśmieje, powiem na wszystko. Jak na wszystko, to i na nic. Bo tak mamy zakodowane w głowach, że jak coś, to coś. A już zapomnieliśmy o tym, że witamina D jest środkiem odżywczym. Witamina D rzeczywiście działa na wszystko. Dlatego, że receptory witaminy D znajdują się, jak się od niedawna okazało, znajdują się na każdej komórce naszego ciała, a więc naszego organizmu. A więc zapotrzebowanie na witaminę D jest dużo, dużo wyższe niż do tej pory myśleliśmy. Ale gdzie jest znowu pies pogrzebany? No w tym, że tak zwana norma na witaminę D została ustalona, załóżmy, 40 lat temu. Ale od 10 czy 15 lat wiemy już coś innego, że tej witaminy D trzeba dużo więcej. Ale norma ciągle jest stara. Jakie to ma konsekwencje? No fatalne. Dlatego że tak jak państwo wspomniałem, <laughs> nauka idzie do przodu, ona nie pozostaje sobie od tak sobie, bo nauka próżni nie lubi. Ktoś to zbadał, no i zbadali. I tych badań jest cała masa. To, co ja umieściłem w książce, to jest tylko naprawdę czubek góry lodowej, bo ja tylko sygnalizuję, podaję źródła konkretne, ale tylko sygnalizuję, bo to nie ja powinienem zgłębiać ten temat, ja nie, to lekarz powinien zgłębiać ten temat, ale on nie ma czasu i jego tego nie nauczono, że tak się dzieje. Ale jakie to ma konsekwencje? Ano, właśnie takie, że poziom witaminy D, dawkowanie witaminy D, Stwarza dla wielu lekarzy problem. Dlaczego? Dlatego, że nauczono ich, że to jest hormon, a więc ho, 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 trzeba się tego bać, można przedawkować. A ja mówię, pokażcie mi jedną osobę, która brała tego typu dawki, o których ja w książce mówię, i przedawkowała. Nie ma takiej osoby. To, to jak to jest? Nie da się witaminy D tak łatwo przedawkować. To naukowcy to już dawno stwierdzili, powiedzieli, to bzdura, ten tysiąc jednostek. Tysiąc jednostek to jest nic. Mało tego, Doktor Holik, który jest jednym z mistrzów świata, właśnie dotyczącym witaminy D, D, chociaż nie on jeden, stwierdzili dawno, że dawka 2000 jednostek nie ma żadnego znaczenia terapeutycznego. Zero. Co można podawać i nie podawać. Zero. 2000 jednostek. Jedna z organizacji amerykańskich rządowa, która stoi na straży tego, żeby się ktoś czasami nie otruł czymś, już powiedziała, że do 10 tysięcy jednostek to jest ok. Ale to jest organizacja, która, yy, jeśli mówi, że 10 tysięcy jest ok, to stoi po tak niesamowicie bezpiecznej stronie, że nie pozwoliliby sobie na to, żeby powiedzieć 10 tysięcy jest okej, okay, kiedy no może to zrobić fuj. A oni mimo wszystko mówią 10 tysięcy jest okej. Okay. Ja sam biorę 10 tysięcy dziennie. Nie powinienem żyć według niektórych lekarzy. Już dawno. A mam się nieźle. <grym> no i co z tego? Kiedy jadę do, do, na jeden z wykładów i, 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 w, i w, w programie, nie powiem którym, Polskiego Radia, jest dyskusja na temat witaminy D i występuje pan doktor. I teraz słuchajcie, pani dziennikarka się pyta o tą witaminę D, a pan doktor mówi, no tak, trzeba uważać. Każdemu mówię od, w tej chwili mija może z 15 lat. Najpierw, jeśli się zabieramy za leczenie kogokolwiek, czymkolwiek, jakkolwiek, zaczynamy od zbadania poziomu witaminy D. Jak przyjechałem do Polski, nigdzie nie robiono tego. Nie, nie, nie. Laboratoria były wyposażone. Badanie witaminy D 10 lat temu kosztowało 160 zł w Katowicach. Ale ja tam tyle im ludzi wysyłałem. Tyle im wysyłałem że w końcu cena spadła. I, I w tej chwili to badanie D jest. Y, za tam 40 zł już masz, można sobie zbadać. 70, 95. Y, no, Najważniejsza rzecz jest taka, że w każdym laboratorium można sobie to badanie zrobić. E, oczywiście, że, y, że ceny mogą się tam różnić, ale w każdym można. Ja już chyba z tysiące ludzi wysłałem na to badanie, a przez tą książkę to może dużo, dużo więcej ludzi sobie pobadało, zwłaszcza, że dostaję również <grytanie> informacje. Y, z laboratoriów, że, o, teraz wszyscy badają witaminę D. Dobrze, tak, trzeba robić. Właśnie trzeba o siebie zadbać, bo ktoś inny nie za bardzo zadbał o nas. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest badanie powszechne w tej chwili jak ten nieszczęsny cholesterol. Ale pan doktor w radiu mówi, to jest badanie specjalistyczne, na które skierowanie może dać tylko endokrynolog. No dobrze, zadrżało we mnie troszeczkę. Ale słucham dalej, a pan doktor mówi dalsze rzeczy niezwykle ciekawe, bo mówi, że no, dawka nie powinna przekraczać tysiąc jednostek, a mówi, jak przekroczymy cztery tysiące jednostek, to już jest poważny problem, bo możemy przedawkować. Naprawdę? Gdzie on był przez ostatnie 20 lat? No, nigdzie nie był, bo on mówi to, co mu powiedziano 30 lat temu. On się nawet nie zainteresował tym, przed przyjściem do rabia, jaki jest obecny stan wiedzy na temat witaminy D. Nawet się tym nie zainteresował, tylko przyszedł i w ogólnopolskiej audycji mówi tego typu bzdury. To ja mam teraz nie krytykować go, bo jest lekarzem. A przecież tego typu porada jest poradą negatywną. To jest porada, która szkodzi człowiekowi w świetle tego, co my już teraz wiemy na temat witaminy D. No to koniec? Nie. Zaczął mylić formy witaminy D. Zaczął mówić słowa chemiczne, które no nie, to, to nie tak. I potem ktoś słucha tego. I przyjmuje to za pewnik. I to jest złe. No a potem już hit sezonu, znaczy może nie, bo wiecie, że hitem sezonu jest co innego teraz, ale potem już stara, klasyczna porada. Tak, trzeba brać witaminę D i wapń, żeby ochronić się przed osteoporozą. Osteoporozą ciągle tam gdzieś mi ten angielski. No jak? Przecież ja opisałem w książce, że tego typu porada, brać witaminę D3 i wapń, to jest porada katastrofalna dla naszego zdrowia. Tego się nie powinno robić. No ale teraz mówi to pan doktor, autorytet. No to ja dzwonię do tego polskiego radia i się pytam, skąd wyście tego pana wzięli? A jeśli go bierzecie, to on mówi nieprawdę. Mało tego, że nieprawdę, to to, co mówi, to jest szkodliwe dla człowieka. No ale pani mówi do mnie tak, a on wie, pan, ja tego nie mogę zakwestionować, bo ja się na tym nie znam, ale my nie zbieramy, mówi, nie bierzemy do naszych audycji ludzi z ulicy. Mówi, to jest pan doktor nam bardzo dobrze znany z bardzo renomowanej warszawskiej kliniki. No to już mnie obezwodniło zupełnie. To jeżeli to jest pan doktor, lekarz medycyny, jeżeli jest z renomowanej warszawskiej kliniki i mówi takie rzeczy, no to coś jest gigantycznie nie tak. Gigantycznie nie tak, dlatego że on jest autorytetem. I dlatego ja mówię, należy być może kwestionować autorytety, bo może autorytety nie mówią nam prawdy. Nie dlatego, że mają złe intencje, powtarzam jeszcze raz, ale nie wiedzą. Nie wiedzą. Do, do, jaki ja mam problem z tym akurat wystąpieniem, to to, że jeżeli mnie ktoś coś nauczył 30 lat temu, a ja mam teraz wyjść i mówić na ten temat, no to chyba bym sprawdził, co się dzieje na ten temat dzisiaj, teraz, jakie są najnowsze osiągnięcia medycyny, jakie są najnowsze osiągnięcia, czy wiedza, jaka jest w tej chwili dotycząca witaminy D, zanim wyjdę i będę mówił ludziom o tym. I tego nie sprawdził. A się okazuje, że witamina D ma działanie na wszystko, ale wysokie poziomy witaminy D, ale tylko wysokie stężenia witaminy D, na przykład bez wchodzenia w mechanizm tego wszystkiego, yy, reperują uszkodzone DNA. To tak bardzo uproszczone, ale uszkodzone DNA to jest nowotwór. To co zająć się tą witaminą D? Jeżeli my wiemy, że witamina D sprawdził jeden z lekarzy, onkologów, z tych fajnych lekarzy, którzy patrzą trochę szer szerzej, mówi, przeczytałem tę książkę i mówi, wie pan, wywrócił mi pan w głowie wszystko, ale ja, on się zajmuje nowotworami prostaty i mówi, ja zauważyłem, że jak podaję tym moim chłopom mówi, tą witaminę D3, to rak się wstrzymuje. On nie znika, ale się zatrzymuje. PSA spada. Mówi, to co to się dzieje? Ja mówię, no, tak to się dzieje. On był zaskoczony tym. Ja mówię, taki prosty środek. Ja mówię, no tak, proszę tak robić dalej. Będzie dobrze. Może uratuje pan komuś życie, kto ma raka prostaty. Czy zawsze to tak będzie? Może nie, ale on zauważył takie zjawisko, ale to jest znane. Znane, ale nie jest znane lekarzom, bo ich się nie kształci, im się, im się nie mówi o tym. Witamina D w odpowiednim stężeniu powoduje, powoduje taką transkrypcję genów odpowiednich, że wytwarzane są w komórce białka, które są silnie przeciwbakteryjne. Co to oznacza? Oznacza to, że nasz organizm jest sam w stanie wyprodukować sobie swój własny antybiotyk. Tylko trzeba tej dużo witaminy D. Witamina D w odpowiednim stężeniu zrobi jeszcze większy cud, bo potrafi właśnie pod wpływem witaminy D yy, nasz organizm jest w stanie wytworzyć białka, które są przeciwwirusowe. I to mocno przeciwwirusowe. To wiadomo. A więc, gdyby się nad tym zastanowić, to gdybyśmy mieli odpowiednie poziomy witaminy D u nas, u dzieci, może nie potrzeba byłoby szczepionek. O, to już, to już jest zagrożenie. tak? Ale takie jest działanie właśnie witaminy D. Czy ją się da przedawkować? Oczywiście, że się da przedawkować. Wodę też się da przedawkować. Można umrzeć. Witaminę D też się da przedawkować. Kiedy? O, dużo trzeba, żeby ją przedawkować. Przedawkował ojciec z synem, bo syn miał narzeczoną i się pokłócił z nią. I ona im podmieniła, i ja nie wiem, jak to się stało, ale to jest opisany przypadek, podmieniła im witaminę D za cukier. No i z tą witaminą D słonili <śmulili> herbatę. Po siedmiu miesiącach no, przedawkowali obaj i syn i ojciec. Oczywiście doszło do niewydolności nerek, i tak dalej, i tak dalej. Pewnie mieli symptomy wcześniej dużo, ale jak to faceci nic mi nie będzie. No, zakończyli w szpitalu, tam zorientowano się właśnie, co się stało, przeliczono to, co oni brali sobie łyżeczkami przez ostatnie 7 miesięcy. To wyszło, ja to pisałem w książce, brali milion siedemset jednostek dziennie. No, wtedy się przedawkuje. Ale kto z nas w normalnym świecie bierze milion siedemset jednostek dziennie witaminy D? No, nikt. Najlepsze jest to, że jak tylko odstawiono im tą witaminę D, oni nie wiedzieli, że słodzą sobie witaminą D, doszli do pełnego zdrowia. Nic się nie stało. Nic. Ale jak ja słyszę, że, o właśnie, chodząca tam pani Halina była u dermatologa i powiedziała, no od trzech dni biorę dziesięć tysięcy jednostek dziennie, a pan dermatolog mówi, cud, pani, cud, że pani żyje. A czemu się śmiejecie? Czemu się śmiejecie? Bo wiecie. A ta pani dermatolog nie wiedziała, a była doktorem nauk medycznych. No i teraz powiedzcie, jak mam to oceniać? Dobrze, źle? Nie wiedza. Nie wiedza dotycząca tak prostej substancji, jako jest witamina D. Jeśli teraz przychodzi pacjent, który nic nie wie na ten temat, to teraz czy, nie, czy lekarz nie przestraszy tego pacjenta? Mówić, 10 tysięcy, trzy dni i po pani. No przestraszy. Ale czy to dobrze? No, właśnie nie. Widzicie sami. Właśnie o to mi chodzi, żeby zrozumieć to. Dlatego ja napisałem ten rozdział o witaminie D, dotykając tylko troszeczkę, bo ja chciałem zastymulować lekarzy. Popatrzcie, ja wam tylko podałem w pigułeczce małej, co potrafi zrobić witamina D, że nie wolno jej się bać, że nie jest łatwo jej przedawkować, że ma taki i taki skutek. A zobaczcie w książce, ja tam opisałem jeszcze o nowotworach i witaminie D. O, napisałem o wielu innych schorzeniach i witaminie D. No i co teraz, kiedy zalecenie jest tysiąc? I co teraz, kiedy przeciętna osoba słyszy pana doktora w Radiu Polskim, ogólnopolskim, który mówi nie więcej niż tysiąc? Hmm? No mamy problem? No mamy. Dlatego mnie tak strasznie zależy na tym, żeby to wszystko wiedziało jak najwięcej lekarzy, bo to im mamy ufać, oni muszą wiedzieć, tu są, <grym> wiem o tym, super, dobrze, że jesteście tutaj. Trzeba się dowiedzieć. Dlatego, że ja nie mam licencji na rozum, a nie na wiedzę. Ja nie wiem wszystkiego, ale to, co wiem, to wiem. I z tego korzysta dużo osób, lekarze też. Miałem ostatnio taki przypadek, właśnie, kiedy jeden z lekarzy w Niemczech, Polak, mocno mnie zaatakował. A co pan z tymi żółtkami? Teściowa się zakochała i je żółtka teraz. Nie chcesz zdradzać szczegółów, ale się okazało, że w kilku dalszych e-mailach, że pan doktor sam ma potężny problem zdrowotny. Zakończyło się to tak, że on mówi, ok, to co ja mam teraz robić, żeby sobie pomóc? No dobrze, super. No oczywiście le leczymy teraz pana doktora, bo ma naprawdę bardzo duży problem, ale widzicie jak to jest? Ta wiedza czasami służy lekarzom też. I ja zacząłem o tych nowotworach mówić, że to jest taka katastrofalna właśnie ta, ta porada, którą się nam daje. Dlaczego? Dlatego, że zastosowanie witaminy D ma działanie bardzo silnie przeciwnowotworowe. Tak samo. I w przypadku choroby nowotworowej, ja każdemu mówię, proszę podjechać z poziomem tej witaminy D do około 100, 100 nanogramów na mililitr. Niektórzy mają 120, 130 i strach w oczach. Dzwonią, mam tyle. No okay, no to co? To nie, nie zrobi niczego. Trzeba przestać ją brać, bo nie zachodzi potrzeba, żeby tak wysoko to było. Trzeba przestać brać na chwilę, ale utrzymywać ten poziom na tym poziomie. Normalny poziom witaminy D powinien być około 50 nanogramów na mililitr. Tak stwierdzone na podstawie wielu, wielu badań. Że wtedy, dopiero kiedy ten poziom sięga wyżej niż 30, to co się nam mówi w laboratoriach, wtedy dopiero ta witamina D zaczyna fajnie działać. No, ale jeżeli przychodzą ludzie i mówią: Mam 9,5, to jest tak samo, jakby tej witaminy D nie mieli. I ile jej brać? No, ja nie wiem ile. Trzeba jej brać tyle. Monitorować sobie jej poziom, żeby on był około 50-70, nie ma potrzeby, żeby to było wyżej. Ten poziom już wystarczy. No, ale tego też się nigdzie nie uczy. Znowu wracamy do tego samego tematu. Jeżeli my mówimy o tym, że ta witamina D jest tak skuteczna, to powinni lekarze o tym wiedzieć i nie powinni się bać. Powinni wiedzieć, zrozumieć, jak ona działa. Co się dzieje z wapniem wtedy? Już? Koniec? Pięć minut? Dobra. Jakoś ten czas mi zawsze szybko leci. Nie wiem. I nie powinni się bać. Dlatego, że pomogą w ten sposób wielu, wielu ludziom. W Rzeszowie miałem niedawno takie przyjemne spotkanie, jak tutaj, bo no każde takie spotkanie jest przyjemne. Stał Pan, który powiedział, że zdiagnozowano u mnie padaczkę. No, i rzeczywiście miał te ataki padaczki, on rzucało nim, jak to się mówi, na 15 w nocy też miał napady i zaczął bardzo, bardzo poważnie chorować. No, i był jednym z takich, że tak, padaczka zdiagnozowano to, ale jeszcze cała masa innych rzeczy, które się działy, które nie wiadomo o co chodzi. No więc już mu tam proponowano i leki przeciwpadaczkowe, po których fatalnie reagował. Naprawdę strasznie. Państwo ci, którzy gdzieś tam mieli kogoś chorego na padaczkę, czy no wiedzą, to, to, to nie należy do przyjemności, i już mówi, proponowano mi wycięcie tarczycy z przytarczycami ze wszystkim. No I gdzieś tam właśnie przeczytał o tej witaminie C, D i mówi, ja tak zacząłem to robić. Mówi, uzupełniłem tylko te witaminy. Co tam było napisane, i dałem sobie witaminy D. Kilka dni przeszło wszystko. Wszystko, żadnych ataków, nic, zero. Mówi, ja funkcjonuję teraz normalnie, Jestem, czuję się zdrowym człowiekiem, oczywiście biorę to wszystko. <noise> Co jest przyczyną padaczki? No, nie wiadomo, a może niedobory witamin. Proste. Będziemy na seminarium mówić o wielu innych tego typu rzeczach, bo się okazuje, że wystarczy człowiekowi dać pić. Wody z solą, to już tam Państwo wiecie, i wiele chorób mija. To co jest przyczyną tych chorób? Może to, że się ktoś nie napił wody wystarczająco. A przecież ja, są przypadki, że to nieszczęsne Hashimoto. Ktoś pił wodę <grym> z solą przez jakiś czas i po Hashimoto. Czy to oznacza, że woda jest lekiem na Hashimoto? Nie. Ale w tym przypadku, być może, tak jak jeden z lekarzy powiedział, już kończę. <grytanie> Dwie? Dobra. Takie wystarczy człowiekowi dać się napić. Wody, to, kreślam, <grytanie> i wiele, wiele chorób minie. Ale dlaczego? Dlatego, że to nie była jakaś choroba spowodowana czymś, co nazywa się w medycynie nieuleczalne i przewlekłe. Jemu brakowało wody w organizmie. I czasami takie proste rzeczy ratują komuś życie i zdrowie, ale czy na akademiach medycznych kształci się lekarzy mówiąc im, jakie działanie ma woda w organizmie, oprócz tego, że jest rozpuszczalnikiem? Nie. A przecież woda jest środkiem odżywczym. Jak się okazuje, będziemy tam ten temat dalej zgłębiać i Państwu powiem dużo więcej na ten temat. To dlaczego się nie uczy ich o wodzie? Ja to mówię przewrotnie, bo przemysł farmaceutyczny nie sprzedaje wody. Przerwa. Właśnie moc ma wieczną moc, będzie się Witam państwa ponownie. Powiedziano mi, żebym dwa słowa powiedział na temat witaminy D, bo ja rzeczywiście używam określona witamina D. Jeśli chodzi o suplementację, to jest to witamina D3. D3, nie witamina D2, bo taka też istnieje. Witamina D3, cholecalciferol, i to jest substancja, którą się suplementujemy. Jeśli zachodzi potrzeba. Kontynuując tą drugą część naszą chciałem wspomnieć koniecznie o jeszcze o witaminie K2, bo to jest znowu następna historia, która... inaczej powiem tak, o witaminie C coś lekarze wiedzą, bo coś się tam mówi, o witaminie D leciutko też. Z witaminą K2 mamy zupełnie inny problem, bo po prostu na ten temat nic nie wiedzą. Dlatego, że tak jak powiedziałem, no, uczelnie medyczne w ogóle nie kształcą, nie uczą, nie mówią, a jeśli ktoś się przyjrzy działaniu witaminy K2, to się okazuje, że nie wiem, czy czasami nie ma bardziej poważnego skutku zdrowotnego niż witamina D mówię D, ogólnie dlatego, że tak jak mówię, suplementujemy D3, mierzymy poziom 25 H. OH, to tam jest wszystko opisane. <laughs> Witamina K2 jest następnym takim środkiem terapeutycznym też i dlatego właśnie poświęcam parę słów na ten temat, bo ona ma naprawdę kluczowe znaczenie dla zdrowia. Tylko jak Państwo niektórzy wiecie, pójdziecie do apteki to pani, która skończyła 5 lat farmacji, nie wie, co to jest. Nie jej wina, nie jej wina, nie wolno jej winić za to. Lekarz, zapytajcie się lekarza, co to jest witamina K2, bardzo często będzie a to jest coś na krzepliwość krwi. Nie ma niczego bardziej złego niż to. To jest to, witamina K2 niewiele naprawdę, niewiele ma do czynienia z krzepliwością krwi. Jeśli w aptece pytamy o witaminę K2, często pani przynosi nam preparat z witaminą K1 albo K. Ja nie wiem, co to jest witamina K. Nie ma witaminy K. Jest albo witamina K1, albo witamina K2. A na preparacie pisze witamina K. A ja wiem, co to jest? Nie wiem, czy to jest K1, a może jest to K2. Dlatego trzeba bardzo dociekliwie do tego podchodzić. Ale w czym dzieło? Proszę Państwa, y, witamina K2 ma takie właśnie działanie, że działa ogólnoustrojowo, bo to jest środek odżywczy. To jest, to jest witamina. Y, jej poziom jest niezwykle ważny, ale my tego wprost nie za bardzo możemy pomierzyć. Mierzy się poziom tak zwanej nieskarboksylowanej osteokalcyny. Zaraz Państwu o tym troszeczkę powiem. Ja tylko sygnalizuję pewne rzeczy, bo reszta jest opisana w książce. Ja nie chcę tracić czasu teraz na, na opisywanie tego. Natomiast witamina K2, ogólnie rzecz biorąc, upraszczając bardzo mocno, oprócz tego, że spowalnia rozwój mm. <laughs> raka płuc albo raka piersi, warto stosować, warto o tym myśleć, warto uczyć na uczelniach. Oczywiście warto. Ja myślę, że jednego dnia może któraś z uczelni medycznych w Polsce zacznie kształcić w tym kierunku, znaczy nie w kierunku, mówić coś trzeba tym studentom o tym. Natomiast jest tak, jeżeli mamy kość, bo na, na tym na razie skoncentruję, mamy kość, to kość jest, jest elementem naszego organizmu niezwykle aktywnie żyjącym. To, że jest twarda i można być puk, puk, to jest inna historia, ale w kość. Jest, żyje. Teraz, żeby kość była prawidłowa, musi być wbudowany wapń, ale nie tylko, bo kość to nie tylko wapń. Musi być wbudowany wapń. No i właśnie e, e, witamina K2 y, wbudowuje wapń przez tam pewne procesy, wbudowuje wapń, dlatego że uaktywnia osteokalcynę, która to właśnie powoduje, że ten wapń wbudowuje się w kości. Tak działa witamina K2 gdzie jest problem, no problem jest w tym, że jeżeli mamy wysoki poziom wapnia we krwi, to ten wapń nie wie co ze sobą zrobić. I dlatego wiele kobiet, chociaż nie tylko kobiet, ale panie szczególnie zapadają na osteoporozę, mówię nie tylko panie, bo panowie tak samo tylko troszeczkę mniej e, mają problem z osteoporozą, a poziom wapnia we krwi jest bardzo wysoki. Co wtedy robimy? Idziemy do lekarza. Co lekarz robi? Dorzuca nam tego wapnia. Dodaje nam witaminy D3, która ułatwia wchłanianie wapnia. I wtedy się powoduje problem, dlatego że ten wapń nie jest wprowadzany do kości i on się osadza. Zwapnią nam się tkanki miękkie, zwapnią nam się tętnice, jest blaszka miażdżycowa, jest zawał. Od czego? Od leczenia osteoporozy. I to się zdarza bardzo, bardzo często. Yy, niedawno, niedawno, cztery no, dni temu dostałem telefon od pani onkolog, która zadzwoniła do mnie i mówi, że mam pacjenta z rakiem prostaty, z przerzutem na kości i moi koledzy y, powiedzieli mi, że... Y, jeśli zastosuje witaminę K2, to dojdzie do zakrzepicy. No, jakiej zakrzepicy? Oni znowu pomylili witaminę K2 z witaminą K1. To się dzieje w szpitalu. To czasami naprawdę ręce opadają i ktoś mówi, no dlaczego tych lekarzy krytykujesz? No właśnie dlatego, to jeśli ktoś jest w tym szpitalu, jest lekarzem, to no to się dowiedzcie, co to jest witamina K2. Ona niewiele ma wspólnego z krzepliwością krwi. K1 jak najbardziej. Ale wytłumaczyłem to tej pani onkolog, ona mówi, no to fajnie, dobra, spróbuję to zrobić, ale moi koledzy również proponują, żeby podać temu choremu, ponieważ ma przerzuty do kości, żeby mu wzmocnić kość, to trzeba mu podać bisfosfoniany. Ja mówię, dlaczego? No, no po to, żeby wapń, bo bisfosfoniany wprowadzają wapń do kości. Myślę sobie, no boże, od kiedy? Że tak się w ogóle to, to tak nie działa. No ale to znowu ja mam uczyć, to powinno uniwersytety uczyć, a, ale znowu mamy problem. Problem mamy taki, że lekarz podlega procesowi właśnie kształcenia ciągłego i bardzo dobrze. Pytanie, kto go kształci? Bo lekarze mają obowiązek do kształcenia się, tylko że dokształca lekarza przemysł farmaceutyczny, a więc na tych szkoleniach nie powie się nim nic na, im nic na temat witaminy C, D, K2, no po co? Nie w tym rzecz jest. No, i to jest ta tragedia. To należy zmienić po prostu. Koniec. Zanim dojdziemy jeszcze do tego, że będziemy widzieli zmierzch, to już się zaczęło. Na seminarium powiem dużo więcej na ten temat. Bo teraz chciałem tylko tak jak najszybciej zasygnalizować troszkę takich tematów bardzo ważnych. Zanim tego dojdziemy, to zaczął się zmierzch. Farmacji. Nie będzie farmacji. Tylko to jeszcze nie nastąpi jutro. Ale do tego, do tego już proces się zaczął. Dlatego, że będziemy na pewno na 100% leczyć się sami własnym umysłem, bo już wiadomo w tej chwili, jak to zrobić. Ale co sobie ten temat dalszy. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć teraz, korzystając z tego krótkiego czasu, który mamy przed nami, powiedzieć jeszcze oprócz tej witaminy K2, zwracajcie uwagę na to. No jeszcze wrócę do tego tematu. Zwracajcie uwagę na to, jeżeli ktoś Wam proponuje branie witaminy D3 i branie, branie wapnia, nie mówiąc Wam o braniu witaminy K2, to doprowadza to do tragedii. To samo się dzieje, jeżeli widzicie Państwo tyle, tyle chorych ludzi, cierpiących, jest po zawałach, jest po bypassach, jest po stentach, kiedy im się podaje środki na rozrzedzenie krwi. Wiecie, jak one działają? One rozrzedzą krew, ale jednocześnie wyhamują działanie witaminy K1, po to, że witamina K1 zagęszcza krew, tak? Bo gdybyśmy nie mieli witaminy K1, to byśmy się wykrwawili. Witamina K1 zagęszcza krew, tak. I wtedy lekarz mówi, proszę nie jeść warzyw liściastych, bo one zawierają witaminę K1. A teraz jest Pan po operacji takiej ciężkiej, nam bardzo zależy na tym, żeby ta krew przepływała bardzo ładnie, w związku z tym. Proszę nie jeść tego, co zagęszcza krew. A my tu panu podamy jeszcze, czy pani, środek rozrzedzający krew, po to, żeby no nie doszło do tragedii. No i się podaje. Problem polega na tym, że podając tego typu środki oparte na heparynie, warfarynie, to dużo z państwa to wie, powoduje się wyhamowanie działania witaminy K1, ale i witaminy K2. Stąd właśnie dosyć powszechnym powikłaniem takiego stanu, szczególnie długotrwale funkcjonującego, jest to, że tego typu osoby dostają nagle ni stąd, ząb z powrotem miażdżycy. Wiecie Państwo o tym, że stęty się, jak to mówimy, zapychają, że bypassy się zapychają. To jest bardzo częste powikłanie, na to trzeba poczekać parę lat, ale czym się zapychają? No właśnie tym, one ulegają z powrotem z wapnieniom, Dlatego, że wykosiliśmy, zamknęliśmy mechanizm, który reguluje gospodarkę wapniową. To nie tylko przy tarczyce to robią. To witamina K2, jeśli jest w niedoborach, a zrobiliśmy, że zamknęliśmy jej działanie, doprowadzamy do, do, do wtórnej miażdżycy, lecząc na przykład osteoporozę. Dlatego to jest takie ważne. Dlatego ja zawsze się pytam, mam nieraz, no już tak się dzieje, wykłady dla lekarzy, przychodzą, rozmawiamy na ten temat i pytam się, jakie jest połączenie właśnie pomiędzy leczeniem osteoporozy i zawałami. Nie każdy wie, a to tak jest. Także na to trzeba bardzo zwracać uwagę. Jeżeli bierzemy to D3, musimy brać K2. K2 najlepiej w wersji MK7. Opisałem, nie chcę, nie chcę na ten temat więcej mówić, bo to jest bardzo dokładnie tam opisane. Inna rzecz, którą dotknę teraz tylko, to jest sprawa cholesterolu, no bo znowu to jest coś, co y, interesuje wiele osób y, na seminarium pewno niewiele Państwa zostanie, ale chcę dlatego teraz powiedzieć, że cholesterol e, straszy się nas tym cholesterolem i tłuszczem e, zwierzęcym od 50 lat już w tej chwili prawie. Mhm. To się zaczęło właściwie pod koniec lat 60. No, i się mówi, że nie wiem dlaczego tak się mówi, że ten cholesterol w diecie to jest to przekleństwo, jakie nas to spotyka. No, jakie przekleństwo? Od 20 ponad lat mówię, że cholesterol w diecie nie ma wpływu w zasadzie dużego na cholesterol we krwi. Ma to wpływ jedynie taki, że im więcej cholesterolu spożywamy. Tym mniej cholesterolu produkuje nasza wątroba. I im mniej cholesterolu spożywamy, tym więcej nasza wątroba go syntetyzuje. Ja tego nie wymyśliłem. To piszę w książkach, do, w książkach fizjologii człowieka. Tylko dlaczego nagle lekarz, który się tego uczył, z tego zdawał egzamin, nagle o tym zapomina? Bo tak mu powiedziano. A przecież fizjologia człowieka mówi o tym wyraźnie, że jest ograniczenie wchłaniania cholesterolu. To nie jest tak, że ile my tego cholesterolu zjemy, to zaraz poleci nam do krwi i oblepi te naczynia. Tak, tak nie działa w ogóle. Ale przez ostatnie prawie 50 lat wszystkim tak mówiono: Uważaj na ten cholesterol, co jesz. I to szło, i szło, i szło. No, a, aż do ostatniego tygodnia. Dlatego ci z Państwa, którzy się wpisali na newsletter na stronie internetowej właśnie tam te ukryte terapie, tak jak macie ekran, to gdzieś o tutaj, można wpisać tylko swój adres internetowy, e-mailowy, nic więcej. No i, i tam już jest <grywania> 20 tysięcy ludzi. I, i ja wysyłam tego typu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tamtym tygodniu dostałem informację, że to właśnie Amerykanie teraz już powiedzieli otwarcie. Że będzie zmiana zaleceń dotyczących cholesterolu. Wiecie, jakie to będzie? No Będzie to, że już nie trzeba umieszczać ostrzeżenia na produktach czy gdziekolwiek, że cholesterol w diecie powoduje jego podwyższony poziom we krwi. Rozwalili całą misternie przez 50 lat konstruowaną fobię cholesterolową, którą sami stworzyli. Koniec z cholesterolem. Można jeść. Już nie jest groźny. Ja to opisałem, wysłałem. Napisałem, że jest to hit dziesięciolecia, dlatego że, dlatego, że nagle widać, że to nie jest tak, jak przez 50 lat nam mówiono. I za chwilę miałem telefon, że no, mam koleżankę, która pisze pracę magisterską na temat na temat właśnie szkodliwości cholesterolu w diecie i jego wpływu na jego poziom we krwi to ile doktoratów narobiono ile prac habilitacyjnych na, narobiono na ten temat i co śmietnik teraz to wszystko tak no widzicie to tak ten świat jest skonstruowany a ja mówię od 20 ponad lat nie wolno się tego bać cholesterol jest molekułą niezwykle potrzebną nam na, na to, to nie znaczy, że, że blaszka, blaszka miażdżycowa to cholesterol. Tak nie jest. Druga sprawa to jest taka, że przestrzega się nas przed tłuszczem nasyconym. Dlaczego? Dlatego, że jeden facet wymyślił sobie to właściwie na, być może na, na, na zlecenie czyjeś, ale to on porobił badania w 22, tam, 22 krajach, gdzie pokazał, że. Im więcej tłuszczów spożywano, tym więcej było zawałów. No taką to ładnie wyszło. I, I taką korelację sobie znalazł, taką właśnie. Bo tak, tak, tak było w tych badaniach, ale nie uwzględnił wszystkich badań. Bo jak się uwzględnił wszystkie badania, to i tak było punkty, i tu, i wszędzie. Żadnej korelacji nie było. Żadnej. A więc to było kłamstwo. Kłamstwo, które poszło w świat, przyszło do nas. Tak samo. B baliśmy się tego. Tak samo napisałem w książce, nie, nie chcę kontynuować, ale przecież Niemcy znaleźli, że w blasce, w blasce miażdżycowej u pacjentów, którzy umarli, nie było śladu tłuszczów nasyconych. Zwierzęcych, A przecież mówi się, nam nie wolno jeść tłuszczu zwierzęcych, bo będzie miażdżyca. A miażdżyce sami można, lekarze mogą wywołać przez nierozsądne zastosowanie leków, na przykład na przykład leków rozrzedzających krew. A przecież są substancje naturalne, które bardzo ładnie rozrzedzą krew, które doprowadzą do tego, że nie ma skrzepów, nie ma skrzepów, Y, które rozpuszczają skrzepiki maleńkie, które się gdzieś tam tworzą, ale to są substancje naturalne. A substancji naturalnej nie da się opatentować, nie wolno. W związku z tym y, nikt z przemysłu farmaceutycznego nie jest tym zainteresowany kompletnie. No i nie ma. No i nie ma tego. Nikt tego nie stosuje. To rozrzedzanie krwi, tak jeszcze teraz przypomniałem. Okazało się, że jeżeli y, Nasze czerwone krwinki one też przylegają do siebie, ale to przyleganie zależy bardzo mocno od ładunków elektrostatycznych na nich. I jeżeli one mają małą ilość ładunków negatywnych, no to mają tendencję do sklejania się. I, i, i znowu mamy nie tylko po zawałach, ale wiele osób ma podawane lekarstwa, które no, rozrzedzają krew. Przecież ta nieszczęsna aspiryna. Że ona. Ona fatalnie działa na organizm człowieka, ale lekarze przepisują to na każdym, yy, widzę, yy, na każdym zaleceniu jakimś, gdzieś ten akart bez przerwy i bez przerwy ten akart. A zauważono, że jedna godzina, jedna godzina chodzenia boso po trawie spowoduje taki przepływ elektronów, bo tu o to chodzi że jest to ekwiwalentem. To powoduje trzykrotnie silniejsze, trzykrotnie zwiększenie siły odpychania się tych czerwonych krwinek. I już się ładnie krew rozrzedza. Rozrzedzi się tak samo, jakby podać komuś środek na rozrzedzanie krwi. Co to oznacza? Chodzić boso. No, macie tutaj tyle tego wybrzeża. Latajcie boso. No. W związku z tym nasuwa się prosty wniosek. To jeżeli tak jest, to może trzeba się uziemiać. No trzeba. Trzeba, bo przecież my mówimy o tym, że odchodzimy od, od natury. Na różne sposoby odchodzimy od natury i sobie robimy krzywdy. Na różne sposoby. A to, że wychodzimy tak, jak w tej chwili ładne słońce jest i zakładamy okulary przeciwsłoneczne, to też jest niedobrze. Też jest źle. Okulary przeciwsłoneczne powinny być wywalone. Jeżeli jesteśmy przez długi okres narażeni na bardzo silne promieniowanie, na przykład właśnie na plaży czy na śniegu, owszem, tak. Ktoś jest pilotem, ja sam jestem, wiem, że razi słońce nad chmurami, więc tak, te okulary trzeba założyć, ale na chwilę. Nasza przysadka reaguje na UV, ona potrzebuje tego do, do, do sterowania naszym całym niemalże organizmem. Ale my nie, my wiemy lepiej, chlap, żeby czasami nam się zmarszki nie porobiły. No to nie, no co sobie nie porobimy mieć coś innego. I ja mówię o tym, że my często mówimy, odchodzimy od natury, ale my nie do końca wiemy, co, co my robimy. Chodzenie boso jest jak najbardziej naturalne. Następny temat, rzeka, można by o tym mówić i mówić, natomiast ktoś mi tutaj, jeszcze wrócę, wrócę do tych spraw, które poruszyłem, jeśli chodzi o to serce, to w takim razie, czy nie byłoby rozsądne, żeby w szpitalach, szczególnie na kardiologii, Uziemić ludzi? No, przecież to jest takie proste. Pacjent leży. Uziemić go, podłączyć go do ziemi. Kabel, zrobić instalację. Przecież to proste, proste jak konstrukcja cepa. To tylko płyta wbita w ziemię, rozprowadzić kable, podłączyć ludzi. No i niech korzystają w sposób naturalny z tego, ale my nie. My musimy im, im walnąć chemię jakąś. A, a badania dotyczące tego tematu są porobione. Dlaczego tego nie używać? Jest, jest cała masa rzeczy takich. Druga sprawa, ktoś mi tutaj właśnie dał list, żebym powiedział coś na, na temat troszeczkę inny. No wspomnę też, bo to nie sposób ogarnąć to wszystko w ciągu jednego dnia nawet, ale druga rzecz niefizjologiczna, która się dzieje u nas, to jest to, że Nasz organizm funkcjonuje dlatego, że istnieją bardzo delikatne przepływy elektryczne pomiędzy komórkami, bo nasza każda komórka, każda komórka to mała elektrownia. Ona generuje prąd, ma swoje pole magnetyczne i jest bardzo, bardzo subtelne. I tak został stworzony człowiek, to jest fizjologiczne, ale nie fizjologiczne dla nas jest to, że ja mam mikrofon w ręku. Bo on już generuje pole elektromagnetyczne, które działa na nasz organizm, na mój też, które zaburza te procesy. Te procesy są zaburzane w sposób niezwykle subtelny, ale są. I mamy problem. A potem się pytamy, dlaczego chorujemy? No, dlaczego chorujemy? No, jest masa przyczyn. Przede wszystkim mamy w, w organizmach to, czego nie powinniśmy mieć różnego rodzaju taksyny lub też ma, nie mamy tego, co powinniśmy mieć, a więc właśnie witaminy, minerały, dobre tłuszcze i tak dalej tak dalej. W Stanach Zjednoczonych usunięto około 600 chorób, 600 chorób stosując tylko i wyłącznie minerały i witaminy, nic więcej, nic, zero chemii, u zwierząt. U zwierząt, tak? I ze mną się kontaktują lekarze weterynarii. Ja to właśnie przed chwilą mówiłem, którzy leczą ludzi tym, co jest dla zwierząt. Jak fajnie leczą? Podziemie. Podziemie. Znowu to samo. Przyjrzałem się teraz tym preparatom, bo jeden z takich fajnych lekarzy weterynarii. No, oni są wszyscy fajni. Każdy jest fajny. Mówi, wie pan co, jak te zwierzaki po tych preparatach francuskich stają na nogi. I to mówi, fantastycznie to działa. Ja mówię, to niech mi Pan da, co to jest? No i ja on mi tam przysłał, dał mi to na gwizdku, wsadziłem w komputer, przejrzałem te wszystkie preparaty, no same witaminy i minerały, żadnej chemii, nic. No da się? Da się u zwierzaka, a u człowieka nie? Też, to się też da zrobić, dlatego jak ktoś się mnie pyta, dlaczego chorujemy? No, dlatego chorujemy, bo nie mamy tego, co nasz organizm potrzebuje, Mamy zaś też to, czego nasz organizm nie potrzebuje, a z drugiej strony działamy my na nasz organizm, o właśnie elektroniką, która zaburza nam wszystko w organizmie. I powoli, powoli to się dzieje, ale chorujemy. Mało tego, to się okazuje, że właśnie pole magnetyczne Ziemi ma fantastyczny, główny wpływ na zdrowie człowieka, w sensie takim, że jak odbierzemy człowiekowi pole magnetyczne Ziemi, odizolujemy się, umiera. Z braku pola magnetycznego. Dlatego magnetoterapia działa, tylko że magnetoterapia często działa chwilowo. Obkładamy sobie stawy magnesami i no, ból minął. Tak, ja właśnie dostałem list, że ktoś sobie przykładał magnesy do, do dziąża, bo miał horyzont. Lekarz chciał mu wyrwać, no i, i mu to przeszło. Tak, przejdzie. Ale nasz organizm. Funkcjonuje w ten sposób, że te wszystkie drobne takie prądy, to są mili, mili, mili ampery, prądy w komórce, one płyną, one są jak gdyby takim organem wykonawczym, natomiast elementem sterującym jest pole magnetyczne. I już w tej chwili ludzie, którzy się tym zajmują, otwarcie mówią, powinniśmy się suplementować polem magnetycznym, bo będziemy chorować. A co my robimy? My teraz popatrzcie, pole magnetyczne Ziemi słabnie. Jaka jest różnica pomiędzy tą typową magnetoterapią, kiedy przykładamy magnesy? No, jest taka, że pole magnetyczne Ziemi nie jest stałe. Ono pulsuje w określonej częstotliwości pole magnetyczne, to, którego my nie czujemy w ogóle, ono pulsuje. Ale właśnie tak funkcjonuje nasz organizm, że on odbiera to. Odbiera to. I, i, I pole magnetyczne jest elementem sterującym, całą elektroniką, tym elementem wykonawczym to jest temat rzeka. Ale my mówimy o, o zdrowiu człowieka, mówimy, co nam szkodzi. No właśnie to, właśnie to. A co my teraz z dziećmi robimy? O dzieciach będziemy dużo więcej mówić, ale co my z dziećmi robimy? No dziecko, dziecko ma 10 lat, to on już ma iPada tu, komórkę tu, Wi-Fi w domu dookoła, a potem mówimy, no, no choruje. No, choruje. Ale czy tylko dziecko? No, szczególnie dziecko, bo jego organizm jest szczególnie podatny na, na zaburzenia polem elektromagnetycznym. I jeżeli my wiemy, że weźmiemy komórkę i przyłożymy komórkę do ucha, to u dorosłego człowieka promieniowanie elektromagnetyczne z komórki przejdzie do połowy czaszki. Do połowy czaszki. Gotuje się na mózg, a u dziecka przejdzie na wskroś. Ale dzieciom dajemy komórki. Ale iPod Cokolwiek elektronicznego tak działa na, na cały organizm dziecka, szczególnie na organizm dziecka. Młode społeczeństwo, społeczeństwo małe, młode pokolenie teraźniejsze jest chore. Jest chore. To, co w tej chwili się dzieje wśród młodych ludzi, to jest zgroza. Ja byłem wystawiony na działanie pola elektromagnetycznego o jakimś tam większym natężeniu dopiero jak miałem może ze 30 lat. Ja mieszkałem w Australii, tam komórek też nie było. Laptopów wtedy nie było. Było co innego, ale jeszcze nie było tak to powszechne. Ale miałem, ja miałem jeszcze 30 lat życia, nie będąc narażonym na tego typu środowisko, a w tej chwili małe dziecko, które ma następne 30 lat, to ono już jest otoczone tym wszystkim. To co będzie, kiedy ono będzie miało 30 lat, będzie chorować. Czy tylko dlatego? No nie, bo jak mieszkałem za PRL-u w Polsce, to jedzenie mieliśmy inne. To, to ci, co są wcześniej urodzeni, to, to o tym pamiętają. Jedzenie nasze było fantastyczne. A co teraz mamy? Mamy jedzenie, które ładnie wygląda, ale nas zabija. To jest to. Mówiłem o tych minerałach. Źródłem minerałów powinny być warzywa. A co w tych warzywach jest w tej chwili? Minerały. Śmiech na sali, <śmiech> nie na tej, <laughs> ale to jest tragiczne, bo potem bardzo poważnie chorujemy, bardzo poważnie. I teraz my mówimy, y, jeść więcej warzyw. No ja mam z tym problem. Jakich warzyw? Tych, co mamy teraz, które zasysają ołów, szczególnie na przykład sałata, jak pełno ołowiu. I ja mam powiedzieć, tak, tak, trzeba więcej warzyw. A teraz młoda matka, słaba biologicznie, będzie rodzić słabe biologicznie dzieci. I rodzi. I my to widzimy. Dlaczego? No, dlatego, że ona nie przygotowała siebie do ciąży. Dlaczego jest tyle poronień teraz? Słuchajcie, naprawdę, bardzo, kobiety nie donoszą dzieci. Są nieprzygotowane do ciąży. Były przypadki, że zabrano tylko komórkę i donosiła ciążę. Nie, nie jeden przypadek taki. A więc to jest cała masa zagadnień związanych właśnie z tym. Dlatego my mówimy o, o, o zdrowiu, my mówimy o utrzymaniu tego zdrowia, ale wielokrotnie, no niestety, sami sobie robimy krzywdę. Mówimy o tym, żeby, żeby zbliżyć się do natury jak najbardziej. Jestem największym przeciwnikiem suplementacji największym przeciwnikiem. Nie wolno nie, nie, inaczej. Nie powinniśmy się niczym nigdy suplementować. Nic. Suplementacja to jest zło konieczne. Zło konieczne, dlatego, że no to nie suplementujmy się. Zobaczymy, co będzie. No będzie to, co mamy. To jeżeli Pan, który się suplementował witaminą D3 i nagle pąks i nie miał problemów zdrowotnych na, momentalnie niemalże, to co, nie suplementować się witaminą D3? Wiecie ile takich e-maili ja mam, gdzie ludzie piszą, opisują chorory, chorory zdrowotne. Kiedy pisze do mnie pani, że 40 lat spędziłam od lekarza do szpitala, od szpitala do lekarza 40 lat. I tylko mówi zastosowałam to, co tam napisałam w tej książce, zakwasiła sobie żołądek i tam, i, i, i mówi od dwóch miesięcy jestem zdrowa. Nic mi nie jest. I mówisz, skończyło się. Jeżeli taka młoda pani dietetyczka siedzi i mówi do mnie na takim spotkaniu, mówi, miałam pana, który miał taką łuszczycę i mówi, no tak, czytałam tą książkę, te wywiady pana Powiedział: niech pan sobie zakwasi żołądek. Zakwasił żołądek i po miesiącu nie miał łuszczycy w ogóle. To co było przyczyną jego, jego łuszczycy? No niedobory czegoś. A jak my leczymy łuszczycę? No nie leczymy łuszczycy bo przecież jest to choroba nieuleczalna. Jak nieuleczalna, jak to się leczy? Ale jeżeli lekarzowi na Uniwersytecie Medycznym mówimy, no nie ja, bo ja mówię, da się, a on mówi, nie, nie, nie da się, bo mamy napisane, że jest to choroba nieuleczalna. No i już wyłączono mu mózg, koniec, on już nie panuje, on jest nieuleczalny i cześć. No jest uleczalna, jest. Jeżeli ktoś w desperacji wielkiej pisze mi że miała, mam córkę która mi konała konała się okazuje że miała problemy z tarczycą dziewczynka 18 lat to się nie da uczyć nic nie da się funkcjonować jeśli ktoś miał problemy z tarczycą na przykład miał y, y, poważną y, niedoczynność tarczycy to jak ja mam kogoś takiego to się pytam ile jest 5 razy 25 cisza nie da rady powiedzieć to jest niedoczynność tarczycy. To jest mój test. <laughs> Oprócz paru, paru innych. Przy y, 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 głęboko posuniętej niedoczynności tarczycy ludzie nie, nie, nie mogą wydać drobnych w sklepie, bo nie wiedzą ile. To, to jest zbyt skomplikowane. Ale po zastosowaniu jodu, nie róbcie tego na własną rękę, ale po zastosowaniu leczenia, nagle ten ktoś, Pungs, no i teraz mi mama córki 18-letniej, napisała, że prze, moje dziecko konało. I mówi: Ja wiem, że pan napisał w książce, nie róbcie tego na własną rękę, ale żaden endokrynolog nie chciał mi w tym pomóc. I mówi: Zaczęłam robić na własną rękę i od dwóch miesięcy moja córka odzyskała zdrowie. Chce się żyć. Po takim e-mailu: A ich mam dużo. <laughs> Ale ja się pytam, to dlaczego nie zrobił tego endokrynolog? Dlaczego? Bo endokrynologowi powiedziano na przykład, że pisze, zobaczcie, ja patrzyłem, bo ja to wszystko czytałem. Czytałem, bo nie muszę. Ja się nie przygotowuję do egzaminu z fizjologii. Dlatego to czytam tą fizjologię cały czas, bez ustanku. Ale pisze, profesor Szczeklik wydał potężne dwa tomy. I pisze, nadczynność w chorobie Gravesa-Basedowa, wynikająca z, autoimunologiczna autoimmunologiczna rzecz. Jest nieuleczalna. Leczymy tylko objawy. Naprawdę? To jak to jest, że 100 lat temu Basedow, von Basedow, niemiecki lekarz, który opisał właśnie nadczynność tarczycy wynikającą właśnie z dysfunkcji układu autoimmunologicznego, że jest to Choroba z agresji. Nasz organizm nie jest taki głupi, żeby zaatakować sam siebie, jeśli wszystko ma. Tak nie będzie nigdy. To dlaczego von Basedow leczył ze skutkiem 90%, 90% nadczynność tarczycy, podając jod. A dzisiaj endokrynolog pisze i w książkach dla, dla endokrynologów pisze, uważać na jod, bo może być nadczynność tarczycy. To, mnie to bezwładnia. Dlaczego tysiące ludzi cierpi niepotrzebnie? Bo zabrakło im substancji naturalnej, jaką jest jod. A dlaczego zabrakło? Bo endokrynologzy mówią, mamy niedobory jodu, ale uzupełniają je? No nie, no nie. A eutyroks, który jest podawany na nadczynność, na niedoczynność, na wszystko, na Hashimoto, to jest sztuczna rzecz. A przecież nasz organizm nigdy w życiu nie zafunkcjonuje dobrze, jeżeli mu podajemy sztuczną substancję, a nie naturalną. Nie ma takiej mocy. I dlatego mamy tyle przewylekłych chorób. Między innymi, między innymi zabrakło selenu w diecie. I jest tarczyca. Zabraknie selen, bardzo często poda się selen, i, i nie tylko selen, no ale między innymi, i e, różnego rodzaju tętniaki znikają. A przecież medycyna nie za bardzo wie, jak ten tętniak leczyć. A jak pęknie, to jest pumps, to jest parę sekund i nie ma nas. Dlatego ja cały czas mówię o tym, że naturalne rzeczy to są te rzeczy, które nam są potrzebne, bo nasz organizm jest właśnie tak zbudowany, że jak wszystko ma, to i z nowotworem sobie poradzi. To nie są cuda, że w podziemiu medycznym to robimy, ale jak lekarz, onkolog ma wyleczyć nowotwór, gdzie... Nowotwór to jest nowo utworzona tkanka, najczęściej, prawda? Nowo, nowy twór, ale ten nowy twór nie jest przyczyną. Nowy twór jest objawem, symptomem, że w naszym organizmie coś się źle dzieje. Jeżeli mamy wysoki poziom cholesterolu, to to jest choroba. No skąd? Cholesterol nigdy nie był chorobą sam w sobie, będziemy o tym mówić więcej później. Ale to jest marker, on mówi, coś jest nie tak. Organizm potrzebuje tego cholesterolu z jakiegoś powodu, ale my obniżamy marker. Ale jak się idzie do onkologa i robi się markery i są wysokie, ale w badaniu obrazowym nic nie ma, to bardzo często onkolog mówi: Miałem tak, nie leczymy markerów. No, dopóki nie są cholesterolem. A jak samo cholesterolem, to obniżamy marker. Normy przecież te cholesterolowe były wyssane z palca, ale cała medycyna jest na kolanach przed tym 200. No skąd to 200? Przecież to jest oszustwo. Oszustwo. Ufe Ravnskow, ja przetłumaczyłem to książkę, ona ma tytuł: Cholesterol naukowe kłamstwo. Każdy lekarz powinien to znać na pamięć tą książkę. A potem, znając fakty, no, niech ma sumienie przepisać komuś statyny na obniżanie poziomu cholesterolu. Chyba mu to nie wyjdzie i jeśli sumienia ma, bo inaczej będzie truł i trują, trują dlaczego? Bo procedury mają, odebrano lekarzom mózgi, dlatego że dano im procedury. Lekarz już nie musi myśleć, on ma procedurę. I nawet jeśli ta procedura jest kretyńska, to on się do niej musi zastosować. I się stosuje. Przykład? Proszę bardzo. Mężczyzna po zawale, po bajpasach, na wypisie ze szpitala ma napisane, poziom cholesterolu zmierzyliśmy, 111. 150 to już się zaczynać mogą problemy. I się zaczynają. Bardzo poważne. On ma 111. Zalecenie? Leki? Obniżanie poziomu cholesterolu. No i co w takim przypadku ja mam mówić o takim lekarzu? Dobrze, bo procedura mu to nakazuje. Z Gdańska przysłała mi pani wyniki, yy, wypis ze szpitala swojego męża, który był leczony w Warszawie. Poziom cholesterolu całkowitego przy wypisie ze szpitala 106. Facet prawdopodobnie za chwilę umrze, bo będzie za mało tego cholesterolu. Co ma na zaleceniu? Obniżać poziom cholesterolu. To ja się teraz pytam, gdzie jest mózg? I co nie mam prawa teraz kwestionować? Czegoś takiego? To mam siedzieć cicho, bo, bo ktoś zalecił mu coś takiego? Że za chwilą zejdzie, jak mu się te leki poda. Gdzie to było? Teraz nie powiem, ale powiem tak. Jedna z najbardziej renomowanych klinik, najbardziej renomowany szpital w Warszawie. To do kogo my mamy iść teraz? To co się z nim stanie, kiedy my wiemy, że obniża, niski poziom cholesterolu jest dużo bardziej groźny dla człowieka niż poziom wysoki? I takie mamy leczenie. To ja mam tego nie krytykować, ja mam nie mówić, że to jest źle. Przez statyny same w sobie sprzyjają nowotworom. No ale nowotworom sprzyja również promieniowanie jonizujące. W strategii wcześniej wspomnianej pisze jak W. Unikać promieniowania jonizującego. Ale jednocześnie w tej samej strategii mówi się, będziemy leczyć nowotwór y, radioterapeutycznie. No czym? Tym, co wywołuje nowotwór? No, chemioterapia też wywołuje nowotwory, to sprzyja powstaniu nowotworom. A my tak leczymy się? A przecież, tak jak na, na, powiedziałem, nowotwór nie jest chorobą samą w sobie. Nowotwór to jest symptom, że w naszym organizmie coś organizmowi zabrakło i dopuścił do tego, że zaczęła powstawać nowa tkanka zupełnie niekontrolowalna przecież u zdrowego człowieka komórki nowotworowe powstają cały czas cały czas ale nasz organizm potrafi sobie z nimi poradzić wtedy kiedy wszystko ma jak mu zabraknie no to jest problem z czego to wynika z różnych powodów tych przyczyn jest bardzo dużo ale przyczyną jest dysfunkcja układu immunologicznego w pierwszym rzędzie w pierwszym rzędzie ale pójdźcie do byle jakiego Instytutu Onkologii w Polsce, ale nie tylko w Polsce, to nie tak, że u nas wszystko jest do bani. Nie, nie, nie. Pójdźcie do byle jakiego, do byle którego raczej, Instytutu Onkologii w Polsce i zapytajcie się, czy leczy się temu pacjentowi onkologicznemu układ odpornościowy? W żadnym. No, w żadnym. Nigdzie. To co, znowu medycyna nasza leczy symptom, a przecież wychodzą lekarze i mówią, o nie, nie, symptomów to nie wolno leczyć, trzeba leczyć przyczynę. To dlaczego nie leczą przyczyny nowotworu? Przyczyną nowotworu nie jest nowotwór. Nowotwór jest tylko objawem tego, ale my ścigamy się zupełnie, już nie widzimy nic, my tylko widzimy nowotwór i ścigamy się, żeby ten nowotwór zmniejszyć i żeby go zabić, żeby go zniszczyć, no, a przyczyna gdzie? Przyczyna jest tam. A my nawet nie chcemy na to popatrzeć. Przecież jak ja rozmawiam z onkologami, niektórymi, to w ogóle nie chcą słuchać. Nie chcą słuchać. Jeżeli my mam, mam pacjenta, który, no onkolog, ma pacjenta, który palił papierosy i ma raka płuc, jest duże prawdopodobieństwo, że jest zatruty kadmem bo w każdym papierosie idziecie, idziecie tu na dymka, to bierzecie w siebie kadm. A potem się pytacie, dlaczego chorujemy? Na własne życzenie czasami. Kadm może doprowadzić, jak każdy metal ciężki, może spowodować nowotwór. I to każdy onkolog Wam powie: każdy metal ciężki może spowodować chorobę nowotworową. Ale w żadnym instytucie onkologii nie usuwa się metali ciężkich, no to gdzie jest rozum? Gdzie logika? Kiedy ja się pytałem jednego z onkologów właśnie, jeśli masz pacjenta z rakiem płuc, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że jest zatruty kadmem, to czy usuwasz mu kadm? No nie. Ja mówię, to jak ty go leczysz? Ścigasz się z objawem, z nowotworem na płucu. Ale cała medycyna obecnie medycyna akademicka podkreślam, leczy nowotwory y, ścigając się z ich objawem, nigdzie nie leczy się człowieka, ściga się z objawem. To jest leczenie nowotworowe, nie tylko w Polsce, nie tylko w Polsce. Jeżeli my mamy wycięty nowotwór y, i mamy odciążony już organizm, bo nowotwór sam jest wielkim złodziejem, on też kradnie wszystko dookoła z naszego organizmu. Jeżeli my wiemy, że chemioterapia ma skuteczność średnią, podkreślam, ja to pisałem w książce, 2%. 2%. Jeżeli my wiemy, że promieniowanie jonizujące wywołuje nowotwory, to dlaczego każemy kobietom kłaść te piersi i naświetlamy je promieniowaniem jonizującym? A przecież jedna mamografia, jedna mamografia jest ekwiwalentem, w zależności od urządzenia, jedna mamografia jest ekwiwalentem 200 do nawet 1000 prześwietleń płuc to kto o zdrowych zmysłach zrobi sobie 500 prześwietleń płuc w roku? No ale to jest to samo. Tyle naświetlamy te piersi. Co w zamian? No są technologie w zamian. Dlaczego się ciągle stosuje mamografię? No już biją na alarm. Amerykanie, że mamografia, jak badania wskazują, żeby nie wiem, co onkolodzy tu mówili, ja nie mówię tego, bo sobie usiadłem jednego dnia i wymyśliłem, ale mamografia nie przedłuża, jak się okazuje, życia. No to ja wiem, że każą robić. Ja tylko mówię, jak to działa. Jak to działa. Tych przypadków jest cała, cała masa. Popatrzcie Państwo. E jest jedną z takich substancji naturalnych, które działają po prostu magicznie, jest olej z konopi. No, to wielu z Państwa to wie. Olej z konopi. Innymi słowy olej z marihuany. Olej z marihuany, nie marihuana do palenia. Chociaż i ta też swoje miejsce ma. Ja nie ma, namawiam tu nikogo do palenia jointa. Nigdy od tego ode mnie nie usłyszycie. Ale niektórzy ludzie palą. Bo są w desperacji i słuchajcie, i tylko i tylko ten joint ratuje im życie. No. Ale ta osoba w świetle naszego prawa jest kryminalistą. Na tej osobie ciąży zarzut w tej chwili, na niej jednej, ośmiu lat więzienia, bo chłopak 24. Około trzydziestki, który ma metro osiemdziesiąt waży 52 dwa skóra i kości. Tylko temu, dzięki temu żyje. Bo wyrwano z niego wielką, całe jelito grube, jelito cienkie. On umiera. On tylko dzięki temu żyje, że pali sobie. On nie pali nawet. Nie pali. On używa to w specjalnym waporajzerze. I hodował sobie tą marihuanę. Hodował sam w doniczkach w domu i używał sobie te, te, tej marihuany w vaporizerze i wpadli w kominiarkach, rzucili go na podłogę, zaaresztowali. Dlaczego? Bo to, co zużył, leżało obok. I tak jak on udowodnił, że to, co hodował w tych kilku doniczkach, sam młody chłopaczyna, ratowało mu życie, to 4 gramy tego suchego znaleźli i w więzieniu siedzi. W tej chwili 8 lat ma dostać za to. Świat zwariował. Kiedy teraz materiały, które widzimy, ja od wielu miesięcy tym się zajmuję, materiały, które widzimy na temat leczniczych skutków, powtarzam, oleju z konopi, leczniczych skutków w przypadku Różnych schorzeń, ale szczególnie epilepsji, nowotworów. Działa to rewelacyjnie, pokazano, ale nie wolno tego stosować. To w jakim świecie my żyjemy? Na internecie, na Facebooku matka pięcioletniego Maxa, sporo z Państwa pewnie to, to zna, matka pięcioletniego Maxa z zespołem Downa, Błagał o pomoc. Dziecko umiera. Dziecko ma 200 rzutów padaczki dziennie. Idźcie i obejrzyjcie, to dziecko. 200 rzutów, a czasami więcej. Dostał sepsy w szpitalu, dostał różności w tym szpitalu, a ona walczy, nie odpuszcza. Błagał o pomoc. Ale jak? Mówi, on mi się kończy. Dzisiaj miał tyle rzutów. Tu ma sepsę, tu ma coś. To jest cała historia tego dzieciaczka. Pięć lat. Brak kontaktu, nieprzytomny. No, nie chciałem publicznie, no mówię, niech pani do mnie zadzwoni. Dałem jej telefon, a zadzwoniła, ja jej i powiedziałem. Olej skonopi. Plus cała masa innych rzeczy, które trzeba temu dziecku dać. Dzieciak się rozwija pięknie. Żyje chłopiec z syndromem Downa. Wejdźcie sobie na stronę Fundacja Krok po Kroku. Fundacja Krok po Kroku. Ona się nazywa Dorota Gudaniec. Dorota Gudaniec. Cała rodzina walczy o tego chłopca, bo ma jeszcze y, y, chyba dwoje dzieci. Cała rodzina walczyła o to, co się stało. Ona chciała to zrobić legalnie, bo ona się pyta skąd to kupić. Ja mówię, no jak to skąd? W podziemiu. Bo tylko tak można w Polsce. Żeby ratować życie dziecka. Trzeba zejść do podziemia. No ale ona mówi legalnie jakoś. No więc zrobiła całą awanturę walkę przeszła z urzędnikami i dostała łaskawie zezwolenie na tak zwany import docelowy. I zaimportowała chyba z Holandii ten olej z konopi, przyszła do lekarza. Lekarze oczywiście odmówili podania dziecku. Woleli zobaczyć, jak ono umrze. To jest tragedia. Ale ona nie odpuściła, ona walczyła dalej. Walczyła dalej. Znalazła w końcu lekarza, który podał temu dziecku ten olej z konopi, podał całą resztę, o której żeśmy tam rozmawiali. I w tej chwili ten chłopaczek staje na nogi, biorąc pod uwagę jego warunki, że on umierał, był zniszczony Padaczka mu praktycznie rzecz biorąc minęła, bo jeśli miał 200 rzutów padaczki, a teraz ma 3, to jest fajnie, a ma dzień, że nie ma w ogóle. I ona to wszystko opisuje. Ona właśnie zorganizowała konferencję niedawno w Oławie na temat, na temat właśnie marihuany leczniczej. Ja o to zabiegam i walczę cały czas. Marzy mi się, żebym założył, założył nie sobie, ale plantację marihuany leczniczej. I będziemy to robić. Na pewno będziemy to robić. Yy, dlatego, że nie ma żadnej wątpliwości, że to jest niezwykle pozytywne działanie. Tylko gdzie jest problem? Problem jest w tym, że ludzie nie wiedzą. Problem jest w tym, że medycyna nie wie. Problem jest w tym, że lekarze nie wiedzą, jak działa y, ten olej. A olej z marihuany, od razu mówię, jest ba bardzo prosty do zrobienia. Um, to, <noise> bardzo prosty do zrobienia. Um, ok. You got the message. Um, problem polega na tym, że jeżeli pada słowo marihuana, to już od razu widzi przeciętny człowiek czpunów na ulicy. To tak to się łączy. No to tak nie jest. Tak nam to się mówi. Ale to tak nie jest. Amerykanie sami sfinansowali badania dotyczące stosowania marihuany, palenia marihuany, żeby zobaczyć, ile więcej będzie choroby nowotworowej wśród tych, którzy palili marihuanę. I badali to ponad 30 lat. Te badania opublikowane są. I się okazało, że ci, co palili marihuanę w tym okresie czasu, Korelacja pomiędzy paleniem marihuany a występowaniem choroby nowotworowej była lekko negatywna. Co to oznacza? No jakby była mocno negatywna, to marihuana zabezpiecza przed nowotworem. Jest lekko negatywna. Oni sami mówią: statystycznie nieistotna, ale lekko negatywna. Ale wzięli z tego samego okresu wzięli ludzi, którzy palili papierosy. O Obraz zupełnie inny. Tam nowotworów była co niemiara, ale papierosy można kupić. Ważna rzecz. My mówimy o leczniczym działaniu oleju z konopi. Nie o ćpunach na ulicy. Olej z konopi w ten sposób działa. Tak, w pewnych, w pewnych odmianach marihuany. Zawarte, zawarta jest ta substancja, która ma takie psychodziałanie, halucynogenne, jak to nie nazwać. Tak, to jest narkotyk. Nie wiem, czy to jest narkotyk. Nazwano to, że to jest narkotyk, ale w odróżnieniu od innych narkotyków nie uzależnia. Każdy narkotyk można przedawkować. A tego się nie da przedawkować. Jeżeli mamy pacjenta nowotworowego, który kona z bólu, bo tak jest, to mu się podaje co? Morfinę. Morfina to jest narkotyk. Raz uzależnia. Dwa, jeżeli za dużo przedawkujemy, umrze się. Trzy, tak uzależnia, że. Uzależnia się organizm przyzwyczaja, jak państwo wiecie, coraz więcej trzeba komuś tej morfiny dać, żeby działała, bo ludzie wyją z bólu. Nieustannie cały czas nie mogą spać, żyć. Ale jak za dużo się im poda, wtedy hamuje się działanie, hamuje się perystaltykę jelit. Człowiek ginie z głodu, nie z nowotworu, na który jest chory. Jeżeli się mu da jeszcze więcej, to się mu sparaliżuje układ oddechowy, stanie, przestanie oddychać i umrze. Nie z nowotworu. Z leczenia bólu czymś, co jest silnym narkotykiem. Podanie marihuany robi to samo nieuzależni. Podać czy nie podać? 450 dzieci w Stanach Zjednoczonych, w Colorado. W Colorado w stanie Stanów Zjednoczonych, które za, y, y, zalegalizowało stosowanie marihuany do wszelkich celów rekreacyjnych też 450 dzieci z padaczką pięknie im po, pomogli bo przestały dzieciaki niektóre mieć w ogóle padaczkę dać to dziecku czy nie dać to teraz matka konającego szpitalu dziecka ma się prosić urzędnika w Warszawie o to żeby pozwolić jej dziecku dać coś co mu pomoże to my żyjemy w takim świecie? Dlatego walczę o to cały czas, żeby do celów medycznych, podkreślam, zalegalizować, nad czym się zastanawiać. Codziennie umierają nam ludzie, którzy nie muszą umrzeć. Codziennie cierpią i umierają dzieci, które nie muszą cierpieć. W ogóle po co podać dziecku to. No matka ma teraz rzucać się na kolana, przez procedury przechodzić, żeby ratować dziecko, a dlaczego lekarz nie powinien przepisać, pójść do apteki, kupić i dziecku dać? Przecież takie proste. A co to ma wspólnego z narkotykami? Co to ma wspólnego z ćpunami? Zero. Nic. To tylko w głowach naszych i w społeczeństwie jest taka wiedza. Wiedza jest taka na ten temat. Zerowa. I dlatego ja występuję wszędzie i mówię o tym że ktoś nieraz przychodzi do mnie i co ja mam zrobić? Moja mama umiera, ma nowotwór. Ja zawsze mówię od razu, ona jest konopi. Tylko, że trzeba teraz zejść do podziemia? Na Podkarpaciu, w Bieszczadach? <grymne> Wszędzie to jest. <grymne> leczą się ludzie, wierzcie mi, leczą się ludzie. Tylko w podziemiu. To my teraz w XXI wieku mamy człowieka śmiertelnie chorego leczyć w podziemiu. Na szczęście ta matka, pani Dorota Gudaniec, znalazła lekarza w końcu, który zgodził się dziecku to podać. No i, i Max ma się bardzo dobrze. Dziecko teraz odżyło. To, to już jest sukces, że on siedzi 15 sekund sam. On tylko leżał. Nim rzucało cały czas. Takich dzieci, Amerykanin, z którym rozmawiałem, który właśnie był pionierem w Colorado, stosowania w Colorado, bo to się zaczęło od Ryka Simpsona, pionierem stosowania tego powiedział, mamy listę 15 tysięcy dzieci z padaczką. Bo prawo amerykańskie nie pozwala jemu wysłać tego gdzieś. mówić Trzeba przejechać do Colorado. No. Dlaczego nie do Polski? Jaki jest jeden powód, żeby polskich dzieci nie leczyć w Polsce? I ludzie jadą na Słowenię, tak? Słoweńcy to robią. Zapytałem się, czy jest legalne? Nie jest legalne. Ja mówię, no jak to? Kogo to obchodzi? <śled> Ale, ale leczą. Czasami zastosowanie, pokazywali, czasami zastosowanie oleju z konopi to jest dwa miesiące i nie ma nowotworu. A dlaczego? No jak to? Bez chemioterapii się da? Bez radioterapii się da? No da się. Czy tylko nowotwory, czy tylko podaczka? Nie skąd. A więc powstawało pytanie wtedy na tej konferencji, a może stosować marihuanę profilaktycznie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale tylko myślę. Trzeba to dokładnie rozpracować. Ale nie wolno się tego bać. Czy palić? Hmm. <grym> ja nie palę, ale sobie zapalę chyba jednego dnia. No bo jeśli ja mam komuś to polecać, to muszę sam wiedzieć, co się dzieje. Kiedyś, kiedy polecałem kąpielę w wodzie utlenionej, to lałem perhydrol do wanny, wchodziłem i czekając, co będzie. No bo bańki leciały mi ze skóry, ale lałem tego perhydrolu tam. No i co? Prześciek, nie ściekłem tam nigdzie, mnie nie rozpuściło. A tak samo tutaj to jest. Jeżeli my mamy tego typu naturalny środek, który nie uzależnia. Jeśli Przedawkowanie marihuany, przedawkowanie oleju kończy się tym, że ten ktoś sobie uśnie, pośpi, trudno go obudzić. E, on sobie to prześpi. Nie, 450 osób. 700 tysięcy Amerykanów co roku. Co roku umiera z powodów leków. Z powodu zastosowania oleju z marihuany, podkreślam to, nikt nie umarł jeszcze. Stosować? Co? Leki? Jak to teraz zrobić? No jest, jest to problem, dlatego że no, świadomość jest taka, politycy się boją oczywiście, bo to będzie ich decyzja, ale boją się, bo każdy polityk boi się o stołek. No i w związku z tym umiera nam dużo dzieci, niepotrzebnie. I nie wolno doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja dalej trwała. To trzeba zmienić jakoś. Ja się staram jak mogę, ale no mówię, być może jednego dnia zobaczymy koniec tego szaleństwa. Przy czym od razu zaznaczam, zauważono też coś takiego, że rozwijający się organizm, a więc dziecko, do mniej więcej Amerykanie mówią 16 roku życia. Ale ja tak mówię do 20 roku życia, bo jednak ten rozwój następuje. zauważone, że tak, wtedy te substancje w joincie, one mogą uszkodzić szczególnie organizm wzrastający, dlatego nigdy w życiu nie podałbym jointa rosnącej, że tak powiem, fizycznie, osobie, młodzieży. Nigdy w życiu. Nie wolno tego robić, bo tak zobaczono. Potem z jakiegoś powodu już to tak nie działa. Czy palić, nie palić, nie palić. Dlatego, że również w dziącie są substancje, jak w papierosie. One te już, o, one, one też są szkodliwe. Moment, one też są szkodliwe. Ale jeżeli macie osobę, która ma schorzenie jakieś neurodegeneracyjne, gdzie na przykład no, nie może opanować, ja jest jak w padaczce, ale nie ma padaczki. Ta osoba jest świadoma, ale mięśnie przestały słuchać mózgu, one biegają same. No jak się temu komuś rękę złapie, odpali mu się tego jointa, rękę mu się złapie, bo on, on nie trafi sam. I da mu się w usta i on się zaciągnie, to mija 30 sekund, to on już jest spokojny. Dać mu zapalić tego jointa? Czy nie dać? Ja wiem, co ja bym zrobił. Kiedyś chciałem stworzyć taką platformę wymiany informacji pomiędzy lekarzami, terapeutami różnej maści. Tak jak to od 50 lat robią Amerykanie. I, nie, i, I z doktorem Krasickim o tu z waszej gdyni chcieliśmy to zrobić. No, tylko że mi umarł, kurczę. I, proszę? Pani też umarł, doktor Krasicki, mi też. I chcieliśmy to zrobić, bo ja chciałem doprowadzić do czegoś takiego, żeby stworzyć organizację, która by zorganizowała właśnie między innymi spotkania takie, tylko 10 razy większe. Gdzie przyjeżdżaliby terapeuci różnej maści, tak jak to się dzieje w Stanach, i ktoś staje tu i mówi, jak leczy on człowieka sposobami pozaakademickimi, czy mu podaje witaminę C, czy mu robi cokolwiek innego, cokolwiek i jakie ma skutki. Chciałem taką organizację z doktorem Krasickim założyć, ale się okazało, że ona już jest. W Rzeszowie powstała Polska Akademia Zdrowia, która powstała i tak nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, dlatego że to powstała organizacja stworzona przez takich właśnie pozytywnie zakręconych, którzy swoje pieniądze wrzucali tam w to, bo to jest non-profit, nie ma zysku. No to ja mówię, jak się można do was zapisać, bo jak ja zobaczyłem, jak oni działają, jak funkcjonują, o co im wszystkim chodzi, to ja mówię, ja zostaję od razu waszym członkiem i 120 zł położyłem na stół, bo to jest składka roczna. Nie ubędzie mi. A teraz ja tam wszedłem w te kręgi, zbieramy coraz więcej profesorów, lekarzy, doktorów medycyny. Dołączają do nas, rozmawiamy z nimi, bo chcemy mieć organizację, która, która właśnie. Ci pan, panowie przyszli po mnie? <laughs> chcemy, chcemy mieć organizację, słuchajcie, Polaków dla Polaków. Chcemy stworzyć, chcemy stworzyć właśnie między innymi system kształcenia lekarzy, żeby lekarze mieli gdzie się kształcić. Ja mam bardzo dużo telefonów i e maili od lekarzy, którzy chcą gdzieś uczyć się tego wszystkiego. I my pod, tą, pod, pod auspicjami, można powiedzieć, pod egidą Polskiej Akademii Zdrowia będziemy organizować szkolenia dla lekarzy. Będziemy organizować szkolenia na tematy właśnie takie, o których mówimy, żeby leczyć Polaków lepiej. Ale będziemy to robić pod egidą właśnie Polskiej Akademii Zdrowia, dlatego że to będzie miało zupełnie inny wydźwięk. Dlatego chcemy zorganizować laboratorium żywności. Mamy podpisane już kontrakty z, z oddziałem mikrobiologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, żeby niezależnie od przemysłu, niezależnie od agendy rządowej, mieć coś w Polsce, co powie: Tak, to jest dobre. W październiku, w listopadzie, być może uda się stworzyć, ja jestem za to odpowiedzialny, konferencję taką, jak robią Amerykanie, gdzie będziemy właśnie pokazywać ludziom, wszyscy będą mogli przyjść to nie będzie tylko dla lekarzy, nie, każdy może przyjść i posłuchać, jak jeszcze pięknie można człowieka leczyć innymi, innymi sposobami. Polska Akademia Zdrowia, reklamuje to teraz ja. No tak. No niestety strona nie jest czynna. Jest. Tak? No, trzeba wpisać Polska Akademia Zdrowia Rzeszów. A, Rzeszów. Rzeszów, tak. Bo jaka się Panie ta pisze... Jerzy, ale ja rozumiem, że te informacje na bieżąco będą publikowane na Pana stronie. My I... ze swej strony też będziemy na pewno dołączali do. Ja rozsyłam te, te, te zawiadomienia, jak się tam ktoś pisze. Ja tylko właśnie mówię, że chciałbym. Pod auspicjami Polskiej Akademii Zdrowia, gdzie będziemy, mamy radę naukową. Ja ostatnio przed wczoraj chyba zostałem szefem katedry do spraw zdrowia społecznego, coś tam jakiegoś, i edukacji w Polsce. Także będę to robił, ale chciałbym kiedyś doprowadzić do tego, żeby pod auspicjami właśnie takiej organizacji założyć plantację marihuany. No, tak. Ja tam podobno mam być głównym ogrodnikiem. <laughs> Ogrodnika mamy. Nie nie, nie nie, posłuchajcie państwo, sprawa dotyczy życia lub śmierci. Naprawdę, jeżeli Amerykanie już zgłosili swoją pomoc, nie byle jacy. To byli ci, którzy zaczęli to wszystko w Kolorado. 23 stany Stanów Zjednoczonych już zaakceptowało użycie oleju konopnego, już nie chcę używać tego słowa strasznego, marihuana, do celów leczniczych. Czesi to robią. Dookoła zaraz wszyscy będą to robić, tylko nie my, tylko nie mój. Dlatego, dlatego mamy pomoc. Mamy pomoc ludzi, którzy wiedzą jak to robić. Oni przeszli technicznie to wszystko. Ja słyszałem, że każdy każda sadzonka macipa jest podłączona do komputera. Tak to kontrolują. To się da zrobić, przecież w bieszczadach mamy dużo miejsca takiego. Przecież to się robi. Tylko chcielibyśmy to robić w sposób legalny, normalny, żeby nikt nie bał się tego. Oczywiście to może być, i, i Amerykanie nam powiedzieli: powiedzcie kiedy, a wam pomożemy. To my z tej pomocy mamy nie skorzystać, żeby pomóc chorym dzieciom czy chorym osobom? Proszę Państwa, dochodzimy do dlatego tego właśnie, momentu. Dlatego właśnie y, ja zachęcam każdego do tego: wpiszcie się. 120 zł, naprawdę, może komuś uratować życie, być może. Dlatego, że to jest, mówię, organizacja non-profit, nie wolno tam robić zysku żadnego, a chcielibyśmy te pieniądze z członkostwa właśnie w jakiś sposób inwestować w to, co, to, co chcemy tam zrobić. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na dalszą część. Jak ktoś tam zechce. To jest zwykle najgorszy moment prowadzącego spotkanie z panem Jerzy, bo to jest duże wyzwanie dla niego. Musi doprowadzić do tego zakończenia. Jakoś sobie poradziłem. Panie Jerzy, oczywiście ta część nie przewiduje pytań, natomiast ja chciałbym zadać od siebie takie pytanie. Jak to się dzieje? Bo pomimo tego, że zacznijmy od tych warzyw, które nie są warzywami, od tego, że manipulują nam, nami koncerny farmaceutyczne średnia wieku się wydłuża. Wszystkie dane demograficzne pokazują, że żyjemy dłużej. No tak, żyjemy dłużej, bardzo dobrze. Pytanie tylko, żyjemy dłużej czy… dłużej czy żyjemy w dobrym zdrowiu dłużej? Bo na ogół nie idzie to w parze. A ja bym chciał, żeby każdy żył tyle, ile powinien, a więc minimum 140 lat. No nie haha. Dzwoni, dzwoni do mnie pani i mówi tak, a wie pan, ja już mam 52 lata. Ja wie, to jest pani młoda laska. To, to wszystko, dopiero się zaczyna. Tylko bardzo dużo, bardzo dużo zależy, o tym będziemy mówili właśnie troszkę później, co mamy tu, co mamy tu. My w tej chwili oddzieliliśmy medycynę, podzieliliśmy medycynę na medycynę fizyczną. Wszystko, co chcemy zrobić u człowieka, chcemy osiągnąć chemicznie. Pomijamy zupełnie ten element, a teraz naukowcy dochodzą dopiero, że ten element tu jest najważniejszy. Nie żadna chemia, nic, tylko tu i o tym będziemy potem jeszcze mówić. Dziękuję panu bardzo. <noise> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, proszę jeszcze sekundkę o pozostanie na miejscach. Tak jak wspominałem w przerwie, po lewej stronie, mojej lewej stronie, panie Jerzy, będzie dostępny dla państwa za około 7 minut, z uwagi na to, że zrobi sobie krótką przerwę na potrzeby telewizji. Będzie do państwa dyspozycji przez około 40 minut, przy czym, no niestety, przy czym Będziemy musieli zwrócić uwagę na to, żeby opuścić salę za 15.40, z uwagi na to, że o 16.00 rozpoczynamy seminarium takie szczegółowe i to są miejsca, bilet, miejsca biletowane, więc musimy całą tą operację przeprowadzić dosyć sprawnie. Ja ze, ze swej strony Państwu bardzo dziękuję. Do zobaczenia niebawem. Do widzenia. Dziękuję.